Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Witamy, proszę Państwa. Dziękujemy, że nas gościcie tutaj w pięknej pile. To jest spotkanie Szymona Hołowni z Państwem, ale także z naszymi telewidzami, z tymi, którzy są przed kamerami. To jest okazja do rozmowy, do tweetowania, komentowania, przede wszystkim do bycia razem, bo przed nami gorący czas kampanii wyborczej, gorący czas wyborów, ale przede wszystkim to jest czas raz podejmowania decyzji, zadawania także trudnych pytań. Nie boimy się tych najtrudniejszych. Szymon Hołownia już tutaj się z Państwem wita. Ja przedstawię jeszcze innych naszych gości, bo będziemy mieli dzisiaj okazję, proszę, przekazuję mikrofon, do posłuchania także naszych kandydatów na kandydatów, którzy są tam. Adam Luboński, Tomasz Wojtiuk, też będzie okazja do przekazania Wam głosu. Nasza posłanka, szefowa koła parlamentarnego Polski 2050, Polina Wojtkowska. Pewnie tutaj rzuci swoje przymierze, znając ją bardzo dobrze. Szymonie, to co? Pełni honor. Dzień dobry. Nie będę pełnił honorów, bo to wy je powinniście pełnić. Jesteście gospodarzami, jesteście u siebie. Ja po raz chyba czwarty w życiu, ale drugi jako polityk w Pile, bo wcześniej przyjeżdżałem tu jako pisarz, jako działacz organizacji pozarządowych, przekonując was do tego, że jeżeli każdy z nas weźmie swoją część odpowiedzialności za świat, to ten świat zacznie realnie zmieniać się na lepszy. I że nie chodzi o to, żeby dawać wiarę opowieściom o tym, że nagle wielka walka dobra ze złem doprowadzi do tego, że zło całkowicie zniknie z naszego życia i już nigdy go nie będzie, bo dobrze wszyscy wiecie, bo przeżyliście kawał życia, że takie rzeczy nie zdarzą się za naszego życia. Że za naszego życia możemy zmienić centymetr, 10 centymetrów, jedną rzecz, dwie rzeczy, trzy rzeczy, ale nie możemy zaniechać tej chęci zmiany małych rzeczy, bo one będą składać się na rzeczy wielkie. Dzisiaj jesteśmy przed pierwszym wiosennym weekendem. Chciałoby się na ten weekend wyjechać, pójść, spędzić go z nadzieją, ale wszystkim tym, którzy przyglądają się życiu politycznemu, społecznemu, publicznemu w Polsce, no chyba nie jest za bardzo do śmiechu i do nadziei. Zwłaszcza w tych ostatnich dniach, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach. Jeżeli jesteście, to znaczy, że chcecie rozmawiać o zmianie, która w Polsce powinna mieć miejsce. Takiej innej, ale zmianie. Inaczej nie byłoby was tutaj. Bylibyście w domu czy w pracy zajęci swoimi sprawami. Jeżeli tu jesteście, to znaczy, że coś chcielibyście zrobić inaczej. Albo chcecie, żeby było zrobione inaczej. Tymczasem widzicie sondaże, widzicie te dyskusje, które się toczą, absurdalne, wykrwawiające choćby tę opozycyjną, demokratyczną stronę, nie posuwające w ogóle spraw do przodu. To bardzo źle, że zaszliśmy do takiego miejsca, że jesteśmy w takim miejscu. Od trzech miesięcy sondaże nie pokazują już, że opozycja w takiej czy innej konfiguracji wygrywa ze Zjednoczoną Prawicą. Zaczyna prowadzić Polskę w normalną stronę. Opozycja pogrążyła się w jakichś absurdalnych zupełnie wewnętrznych wojnach, przemocowych rozgrywkach, opowieściach o tym, że kto nie z mieciem, tego z mieciem, wysyłaniem się nawzajem do piekła, straszeniem, szantażowaniem, obelgach, w tym podobnych rzeczach ludzie. To kompletny absurd. Trzeba jak najszybciej skończyć z bratobójczą wojną po tej stronie, z dyskusjami o jednych 5, 12 czy 20 listach, przestać zajmować się problemami polityków z dogadaniem się między sobą, zająć się problemami ludzi. Nie opowiadać o wyborach, opowiadać o rządzie, który chcemy stworzyć, który będziemy musieli razem stworzyć, który będzie musiał wprowadzić w Polsce konieczne, potrzebne natychmiast zmiany. Dzisiaj chciałbym po tej demokratycznej stronie zobaczyć coś, czego jest tak mało. Wiarę w zwycięstwo. Chciałbym patrząc na to, co się dzieje, coś, czego jest tak strasznie mało, zapach zwycięstwa.
Zobaczcie, dzisiaj rozmawiamy, przegramy z PiS-em. O, a jak przegramy z PiS-em. Kto kiedyś wygrał jakiś mecz, mówiąc o przegranym? Dzisiaj musimy robić wszystko, żeby ludzi przekonać, że chcemy wygrać, że możemy wygrać, że to jest w naszym zasięgu, że damy radę, że dowieziemy ten efekt, o który chodzi. Dzisiaj mamy mnóstwo do roboty. Dzisiaj widzimy, jak dużo mamy do roboty. Dzisiaj w dniu, w którym dowiadujemy się z Brukseli, że zagrożone są wszystkie środki europejskie, które Polska dostaje. Fundusze spójności, dopłaty do renty, wszystko. Nie tylko KPO. Jeżeli natychmiast nie zostanie uporządkowana sytuacja z polskim sądownictwem, którą skrzanił Ziobro w tak spektakularny sposób. To jest wielka stawka. Ale stawkę też widzicie każdego tygodnia, każdego dnia wyciągające apelki ze skrzynek. Ile jeszcze będziemy to znosić? Tutaj w Nargominie 40 km dalej jest największa farma elektrownia wiatrowa w Polsce. 60 turbin, 120 MW. Potężna instalacja. Może zapewnić prąd 90 tysiącom mieszkań gospodarstw domowych. Czy wy w tyle korzystacie z tej bliskości? Czy macie przez to niższe rachunki za prąd? Czy możecie powiedzieć, okej, no w porządku, opłaca się to budować, bo mam... Nie, dlaczego nie? Dlatego, że dystrybucją energii rządzi państwowy moloch. Dlatego, że na cenach energii siedzą bajki, siedzą prezesi różnych państwowych spółek, którzy generują rekordowe zyski. Ile jeszcze musi w Polsce się zmienić w naszych domowych budżetach, żebyśmy zrozumieli, że dzisiaj polski wiatr i polskie słońce powinny pracować na obniżenie rachunku za prąd każdego z nas. Żebyśmy nie musieli oglądać się za ruskim gazem, ruską ropą. Tylko żebyśmy z polskiego wiatru i polskiego słońca mieli to, co napędza nasze życie. A jesteśmy w stanie to mieć. Bo wiemy, jak to zrobić. Bo nas na to stać. Bo są na to pieniądze z Unii Europejskiej. Bo pieniądze, które mieliśmy do tej pory, choćby z handlu emisjami, 60 miliardów złotych, pozwoliłby na całkowity remont tych sieci, które dzisiaj są najbardziej potrzebne, fotowoltaice i zielonej energii. Ale zostały przepieprzone, zostały zjedzone, zostały rozdane w Willach Plus i innych pomysłach tego rządu i tego środowiska. Dzisiaj ta stawka jest naprawdę olbrzymia. Tu chodzi o nasze, a nie o jakichś tam polityków życia. Zobaczcie na inne sfery, w których się obracamy, w których toczy się nasze życie, w których funkcjonujemy. Zobaczcie na to dzikie rozdawnictwo, które oni teraz przed wyborami zamierzają uskuteczniać. Przychodzą i mówią, 8 lat, co to było 8 lat? Nie mogliśmy zrobić tych wszystkich rzeczy przez 8 lat. Potrzebujemy jeszcze kolejnych 4 albo kolejnych 8. Czego jeszcze potrzebujecie? A może kolejnych 40 potrzebujecie, żeby zrobić rzeczy? Z mieszkalnictwem, z ochroną zdrowia, z transportem publicznym, ze szkołą. Ile jeszcze potrzebujecie? Mieliście 8. Parlament, prezydenta, wszystko na stole. Czego jeszcze trzeba? Jeszcze kolejnych 8? Żebyście znowu za kolejnych 8 przyszli i powiedzieli, nie, za mało, jeszcze 8. Jeszcze 16, jeszcze 20. To wy jesteście suwerenem. Ostatnio na jednym ze spotkań podszedł do mnie pan i z dumą wykrzyczał mi w twarz. To ja jestem suweren. I kazał mi się zamknąć. I pomyślałem sobie, okej, w porządku, on ma rację, on jest suweren. Ja też jestem suweren, żeby była jasność, bo ja też głosuję. Natomiast jak suweren z suwerenem mogliśmy porozmawiać sobie i tak żeśmy ostatecznie porozmawiali. O tym, co konkretnie trzeba dzisiaj zrobić, żeby życie w Polsce zaczęło wyglądać inaczej. Nie o tym, czy Tusk dąsa się na Hołownię, a Hołownia wyśle Tuska do jeszcze gorszego piekła niż to, do którego Tusk Hołownię wysyła i będzie tam 70 stopni w kotle, czy 75, oby z zielonej energii. I myślę, że tutaj akurat z Donaldem Tuskiem się zgodzimy. Ale jakie problemy w życiu tego konkretnego suwerena i suwerena, którym ja jestem i każdy z was na tej sali, zamierzamy rozwiązać? Jak zamierzamy sprawić, że państwo nie będzie rysowało kolei przez domy ludzi w Polsce albo przez ich ogródki, ich sypialnie, dewastując im to wszystko, na co pracowali latami? Bo wymarzyło się władzy, że będzie super ekspres z Sieradza do Warszawy, podczas kiedy w Turku, w Śremie nie ma dworca, który by działał i byłby w stanie obsłużyć ludzi, którzy chcą dojechać do pracy, załatwić swoje podstawowe rzeczy. Ludzie, pierwsze rzeczy zróbmy najpierw. Patrzcie na ochronę zdrowia, patrzcie na szkołę. Zapiszcie się dzisiaj do lekarza, dostaniecie termin na za 2 lata, akurat, jak znalazł. Popatrzcie na to, co się dzieje z polską szkołą.
w której za chwilę indoktrynacja ideologiczna, religijna, jakąkolwiek sobie Czarnek wymarzy, dietetyczna albo jeszcze jakaś, będzie zabierała naszym dzieciom czas, który mogłyby poświęcić na naukę angielskiego, na naukę programowania, na zdobywanie kompetencji, które będą niezbędne, kiedy wyjdą na rynek pracy. To, co dzisiaj my możemy wam obiecać jako Polska 2050, to pełna determinacja w tym, żeby w Polsce doprowadzić do zmiany nie tylko partii jednej na drugą, ale doprowadzić do zmiany myślenia państwa, które przestanie myśleć o tym, jak przedłużyć gatunek tego czy innego polityka, żeby posiedział kolejne 4 lata w Sejmie. Słuchajcie, to ja wiem, że to są genialne synekury. Kto w Polsce ma pewność zatrudnienia przez 4 lata? Kto w Polsce ma w miarę pewność dochodów przez 4 lata? A to są takie umowy, nie dziwne, że się o nie tak gardłowo walczy. Ale dzisiaj trzeba zacząć patrzeć i zmienić państwo tak, żeby myślało obywatelem, a nie politykiem. Żeby było w stanie wylegitymować się konkretnymi pomysłami i konkretną metodą na zrealizowanie tych pomysłów, bo polityka jest sztuką robienia rzeczy możliwych. Od poziomu taktyki, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, jedna lista, ja mówię, świetnie, nie znajdziesz większego niż ja fana tego pomysłu. Ale powiedz mi, jak zrobić jedną listę? Od Zandberga do Sawickiego z PSL-u. Jak mi pokażesz, stawiam każdy alkohol świata, kawę, herbatę, cokolwiek chcesz. Ale rozmawiajmy o realnych pomysłach. O tym, co realnie można zrobić. My w Polsce 2050 mówimy, co należy i co można realnie w Polsce zrobić. Z ochroną zdrowia. Tak, żeby jeżeli nie jesteście w stanie umówić się do lekarza na NFZ, do specjalisty, przez miesiąc państwo płaciło wam koszt prywatnej wizyty, bo wasze zdrowie jest najważniejsze i nie możecie czekać. A w międzyczasie tak reformowało system, żeby NFZ był wydolną, działającą instytucją, a nie czymś dojonym teraz na kolejne ich super programy covidowe i inne, w których będą wyprowadzali pieniądze w reklamówkach. Że jeżeli ja dzisiaj mówię wam, że trzeba zmienić energetykę, to oznacza, że za rok, za dwa będziecie mieli prawo oczekiwać, że rachunki zaczną maleć, że inflacja z tego powodu za 2, za 3 lata będzie zupełnie inaczej w Polsce wyglądać. Nie da się wszystkiego robić za pstryknięciem palcem, ale gdzieś trzeba zacząć drogę. Wszyscy wiemy o tym, że w krajach, w których jest zielona energetyka, inflacja jest niższa. Wszyscy wiemy, że kraje, które mają rozproszoną energetykę, a nie 2, 3 wielkie elektrownie, jest bezpieczniej. Bo żaden Putin nie wyłączy 18 tysięcy źródeł ciepła czy prądu w samowystarczalnych spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych. To jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj możemy o tym już w ten sposób myśleć. Wiemy i wiemy, jak to zrobić. Mamy na to pieniądze. Przynajmniej wiemy, jak je załatwić. O edukacji już mówiłem. O wielu innych rzeczach moglibyśmy mówić konkretami. Płynny angielski po podstawówce. Przed chwilą miałem spotkanie z przedsiębiorcami, którzy mówili o wszystkich tych absurdach, które dzisiaj przedsiębiorców dotyczą. Jedna prosta rzecz. Okłamywanie ludzi na tej tak zwanej składce zdrowotnej, którą podniósł Polski Ład. Przecież to jest podatek. Oni tego nie wydali na żadne zdrowie. Oni to wydali na węgiel. I na inne cele, na które musieli wydać. Bo im wychodziło tak z tej propagandy, którą mieli z ich nieudolności, że nawet kontraktów nie są w stanie dobrze zrobić. Wiecie, w nas jest determinacja do tego, żeby do tej zmiany doprowadzić. Ta determinacja jest tak silna, że mówimy dobrze, trudno, nie, no, pewnie nie pójdziemy sami. Tak jest scena ułożona. Więc robimy to, co robimy z PSL-em. Dogadujemy się na to, że słuchaj, jesteśmy różni, oni są bardziej z prawa, my bardziej z centrolewa, oni są najstarszą partią, my najmłodszą. Inaczej patrzymy na wiele różnych spraw, bo jesteśmy totalnie inni w wielu kwestiach. Ale zobaczcie, dwie totalnie inne partie. Pokażcie mi to, czy ktoś jeszcze to zrobił. Usiadły, 3 tygodnie ciężkiej pracy i dogadały się na 21 wspólnych punktów do załatwienia od razu, jeżeli razem zaczniemy robić rząd. To jest nadzieja. To jest autentyczna nadzieja, która może dawać nam siłę na to, żebyśmy poczekali przez tych 7 miesięcy, czy poczekali, żebyśmy przez tych 7 miesięcy zbudowali się tak w tej nadziei, żeby ta zmiana stała się wreszcie możliwa. Bardzo bym sobie tego życzył. To, co dzisiaj mogę wam obiecać, to, że jeżeli dojdzie do tej zmiany, to ta zmiana będzie, jeżeli na nią pozwolicie, jeżeli się na nią zdecydujecie,
To nie będzie już w Polsce osi Tusk-Kaczyński, nie będzie osi prawo-lewo, nie będzie osi jakieś tam żale i spory inne, tylko będzie jasny podział przeszłość-przyszłość. To jest dzisiaj coś, na co po tych 30 latach zasługujemy. Spojrzenie w przyszłość. Nikt nie wybierze dobrego zmiany tego, co ma dzisiaj, jeżeli za to ma dostać wczoraj. On musi dostać mądre jutro. On musi dostać konkrety. On musi dostać, uwaga, to też mogę wam obiecać, szczerość. Jeżeli my będziemy mieli wpływ na rząd, ja będę miał na niego wpływ. Obiecuję wam solemnie szczerość. To, że jeżeli nie da się czegoś zrobić, to wyjdziemy i powiemy, że się nie da. Jeżeli będzie potrzeba czasu, to wyjdziemy i powiemy, że to zajmie tyle czasu. Jeżeli coś będzie nie działało od razu, ale za jakiś czas będzie działało, wyjdziemy uczciwie i wam o tym powiemy. A nie będziemy topić was w kolejnych kłamstwach, jak ten rząd topi dziś najsłabszych spośród nas. Słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni docierają do nas pity, do naszych biur poselskich. Jest tutaj Paulina Henik-Kloska, pity emerytów. To jest tylko jeden przykład. Pokazuję wam to jako przykład tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Pamiętacie premiera Morawieckiego, który opowiadał, że na polskim ładzie, tym polskim bałaganie nie straci nikt zarabiający mniej niż 12 800 zł. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Proszę, tu jest ta fizyczna możliwość. To są pity emerytów, którzy zarabiają dużo mniej ze swoich świadczeń niż 12 800 zł. Mógłbym je cytować i cytować. Pani Hanna, 2021 dochód roczny 17 410, 22 15 886. A więc nie dość, że straciła przez inflację dwie emerytury. Tak, była waloryzacja, ponad 9%, ale inflacja jest większa niż ta waloryzacja w 2022 roku. To jeszcze straciła z powodu składki zdrowotnej i niemożliwości odpisania jej od podatku 1524 zł. A więc kolejną emeryturę państwo jej zabrało, ukradło w bezczelny sposób, w biały dzień. Następny PIT. Pani Weronika, 23 tysiące versus 22 tysiące. Strata 1124 zł, które mogło zostać w kieszeni emerytki, ale nie zostaną. Bo Morawiecki musiał sobie podnieść podatki, bo mu się znowu nie spinało, bo nie umiał zarządzić. Wtedy kryzysem energetycznym, który był związany z wojną, trzeba było dawać Obajtkom zarabiać, trzeba było państwowym spółkom dawać, robić nie wiadomo jakie zyski. Pan Artur, 20 450, 18 627, strata roczna 1828. Takich pitów mamy już dziesiątki, a takich pitów w Polsce są tysiące. Dziesiątki tysięcy. Państwo wychodziło i mówiło, kochani, wszystko będzie dobrze, damy radę, nie bójcie się, nie zginiecie. Po roku okazuje się, że Morawiecki bezczelnie kłamał, nie po raz pierwszy zresztą, w żywe oczy, bez mrugnięcia okiem. Okłamywał nie tylko najsłabszych spośród nas, wszystkich nas. Mówiąc o tym, jakie będą skutki zmiany, którą ten rząd wprowadzi. Po co im były te pieniądze? Jeszcze raz to powtórzę. Czy dzięki temu, że oszukali pana Artura na składce zdrowotnej, panią Weronikę, panią Hanię i wszystkich innych, czy kolejki do lekarza się skróciły? Płacicie większą składkę zdrowotną, jeżeli macie dzisiaj firmy czasami o kilkanaście tysięcy złotych. Łatwiej wejść do szpitala, macie tam wygodniejsze sale, lepsze jedzenie, pielęgniarki nie narzekają na zarobki. Macie tam coś takiego? Nigdy w życiu. Bo wiecie, co zrobili z tym pieniędzmi? Wydali na węgiel. Wynieśli w reklamówkach. Tak jak na Wille Plus. Tak jak za chwilę wyniosą 150 milionów z Ministerstwa Finansów, z Funduszu Edukacji Finansowej. I tak jak będą wynosić do samych wyborów. Żeby nielegalnie sfinansować sobie wybory, kampanię wyborczą, co już nie raz robili, a teraz będą robić na potęgę, bo wiedzą, jaka jest stawka w tej grze. Państwo nie może okłamywać obywateli. To jest absolutnie fundamentalna, święta zasada. Bez niej nie będzie zaufania obywateli do państwa, a bez tego nie będzie bezpieczeństwa. To, co dzisiaj zacząłem od opozycji,
czuję się współodpowiedzialny za to, co dzieje się po demokratycznej stronie i też chcę powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby po tej stronie, a później w całej Polsce zaczęły panować wreszcie szacunek i zaufanie. Bo jeżeli my po demokratycznej stronie nie okazujemy dziś sobie zaufania i szacunku, to jak ludzie mają okazać nam zaufanie i szacunek? Jak okazać zaufanie i szacunek gościom, którzy między sobą nie potrafią zaufać sobie i się nie szanują? Państwo będzie okazywało zaufanie i szacunek swoim obywatelom, emerytom, przedsiębiorcom, nauczycielom, urzędnikom, wszystkim tym, którzy dziś stanowią Rzeczpospolitą. Skończy się ta koszmarna wojna polsko-polska, która wykrwawia nas zupełnie bez powodu, osłabia nas, podczas kiedy realne zagrożenia mamy tuż za płotem. Dziś potrzebujemy każdego dżula energii, każdej siły na uśmiech do kogoś, kto jest obok nas, każdej przestrzeni na wybaczenie, na zrobienie wspólnie jakichś rzeczy, jaką tylko możemy znaleźć. Świat nie jest prosty i widzicie to dobrze. Natomiast jeżeli będziemy szanować się nawzajem, ufać sobie i być wobec siebie szczerzy, to jesteśmy w stanie przejechać każdy zakręt. Bo wielokrotnie pokazaliśmy, jak wspaniałym, przedsiębiorczym, mądrym, kreatywnym narodem jesteśmy. Wiecie o tym dobrze, tak jak ja, bo też jesteście Polakami. Doskonale wiecie, co to znaczy mieć to poczucie dumy z bycia Polakiem w sercu. Nie pychy, w którą niektórzy chcą nas wrobić. Pycha jest zawsze agresywna, ale dumy, takiej dobrze pojętej, która zaprasza do tego, żeby dzielić się tym, co najlepsze w życiu. Ta zasada szczerości, ta zasada zaufania państwa do obywatela, ta zasada szacunku państwa do obywatela będzie dla nas świętością. Ją można przekładać, chętnie o tym będę mówił, jeżeli będziecie mieli do tego pytania, na każdy z sektorów naszego życia. Przedsiębiorczość, podatki, proszę bardzo, chcemy uprościć skalę podatkową, znaczy uprościć przelew podatkowy do jednolitej daniny, sprawić, że co najmniej 6 miesięcy przed zmianą, przed końcem roku podatkowego te przepisy podatkowe będą wiadome ludziom, nie będzie zmieniania teraz ich w ciągu roku podatkowego po 3 razy, bo państwo musi być przewidywalne dla obywatela, państwo musi grać w otwarte karty. Jeżeli państwo będzie spóźniało się ze swoimi zobowiązaniami wobec obywatela, to będzie płaciło karę. Tak jak obywatel dzisiaj musi płacić tę karę w momencie, kiedy spóźnia się wobec państwa. Takich zasad wprowadzimy dużo. Mamy je wymyślone i spisane. Jeżeli nie odbudujemy zaufania, to możemy zmieniać dowolnie partie polityczne. A to nie przyniesie skutku. Pamiętacie, był taki czas, ja go jeszcze pamiętam, kiedy wychodziło się razem na ulicę przy różnych okazjach, i czuło się wspólnotę, czuło się więź. Nikt nikogo nie pytał, na kogo głosuje. Nikt nikogo nie pytał, z jakiego jest obozu, co robił jego dziadek. Staliśmy obok siebie i wierzyliśmy, że wszystko jest możliwe. Tak, często jak spotkała nas jakaś tragedia, ale czasem wtedy, kiedy po prostu był powód do radości, kiedy świętowaliśmy. To jest dzisiaj klucz do zwycięstwa. Znalezienie w sobie nie złości i nienawiści na tamtych, ale dumy, spokoju, energii i siły na to, żeby stanąć razem. Żyjemy w kraju, w którym bardzo dużo się mówi o tym, że powinniśmy się kochać nawzajem, miłować, niektórzy mówią w niektórych miejscach, używając specyficznego slangu. A ja mówię, wystarczy, żebyśmy na nowo nauczyli lubić się nawzajem. Żebyśmy byli krajem ludzi i wspólnotą i społeczeństwem ludzi, którzy na nowo się polubią. Nie musimy się kochać. Wystarczy, że będziemy się szanować, ufać sobie i po prostu po ludzku się lubić. Wierzę, że za tych 7 miesięcy w Polsce będzie więcej powietrza. Więcej przestrzeni, więcej luzu, więcej uśmiechu, więcej wolności, więcej nadziei, więcej światła. Obyśmy umieli to zrobić, bo te drzwi się otworzą. Wiemy kiedy, pewnie 15 października, a jak przez nie przejdziemy, to tylko my będziemy sami sobie winni albo sami sobie będziemy mogli gratulować, że udało się to, na co tak długo czekaliśmy. Bardzo wam dziękuję za cierpliwość podczas tego wstępu, a teraz bardzo was zapraszam do rozmowy. Ale zanim, proszę państwa, oddam państwu głos, jeszcze chciałabym oddać głos naszym kandydatom na kandydatów, którzy powiedzą
po co idą do tej polityki? Po co im to wszystko? To jest pytanie, które ja sobie zadaję. I zawsze na nie też odpowiadasz, zauważyłam. Bardzo proszę, Adam Luboński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Luboński. Jestem mieszkańcem Piły od samego urodzenia, związany właśnie z tym miastem. Tutaj przez ponad 30 lat prowadzę swoją własną działalność gospodarczą. Przez całe swoje dorosłe życie zawsze interesowałem się polityką, ale zawsze, z podkreśleniem zawsze, starałem się stać obok niej. Żyjąc w przekonaniu, że od polityki są po prostu inni. Ale to się zmieniło, szanowni państwo, jak pojawił się Szymon Hołownia. A w dalszym etapie Polska 2050. Ja mogłem podjąć różne decyzje. Stać obok, przyglądać się. Ale zdecydowałem się, że będę budował struktury Polski 2050 w naszym okręgu. Szanowni państwo, dzisiaj ponad 15, nawet ponad 20 lat wielu parlamentarzystów naszych zasiada w Sejmie. Czy oni mogą coś zmienić? No nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Uważam, że w tej chwili nastał czas na zmiany. Od wielu lat, drodzy państwo, jestem związany ze sportem. Już dzisiaj musimy naprawdę bardzo poważnie myśleć nad przyszłością naszych przyszłych pokoleń. Największe problemy dzisiaj, jeżeli chodzi o aktywność sportową, aktywność ruchową, jest w szkołach podstawowych, a w szczególności w klasach 1-3, gdzie jest tylko jeden nauczyciel od całej edukacji. Dzisiaj musimy pomóc, musimy dać programy, musimy dać psychologów czy dietetyków. Dzisiaj nie możemy żałować środków na edukację przez sport. To nie jest studnia bez dna. Dzisiaj to jest profilaktyka eksportowana w przyszłość dla ochrony zdrowia naszych najmłodszych pokoleń i naszych przyszłych pokoleń. Szanowni państwo, dzisiaj powinniśmy my wziąć na siebie, na swoje barki odpowiedzialność za przyszłe zdrowie naszego pokolenia. Ja, dzisiaj jest z nami mój wnuk. Tak się akurat zdarzyło. Ja między innymi chcę to robić dla niego. Dlatego chcę w przyszłości być głosem sportowej rodziny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tomasz Wojciuk. Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Tomasz Wojciuk. Dlaczego startuję? Dlaczego podjąłem taką decyzję, szanowni państwo? Mój syn, 4-letni Nikodem, oraz moja córka, 7-miesięczna Nela, można powiedzieć, że przekonali mnie do tego, aby startować w tych wyborach, bo szanowni państwo, mam nadzieję i przekonanie, że ta Polska nie może wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj, że edukacja, w której moje dzieci już niedługo będą się uczyły, musi być dużo bardziej doinwestowana. Chciałbym, żeby moje dzieci również żyły w przyjaznym kraju, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Mówię tutaj o środowisku naturalnym, ponieważ od kilku lat zajmuję się zawodowo edukacją ekologiczną. Jak pewnie część z państwa wiecie, w Pile instalowaliśmy ule związane z Polską 2050 z logiem, bo chcieliśmy pokazać, jak ważne jest środowisko oraz ważne są te owady dla naszego otaczającego, dla całej otaczającej nasz bioróżnorodności. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy mogli to razem wykonać. Jako samorządowiec, radny powiatu złotowskiego, chciałbym również, aby problemy samorządów naszej małej Polski, małej ojczyzny, mniejszych gmin i powiatów były również dostrzeżone w Warszawie. Budżety naszych samorządów są naprawdę zdewastowane i to sobie trzeba otwarcie powiedzieć, są zdewastowane. Podjąłem tę decyzję, ponieważ te wybory, które będą w najbliższym czasie, to nie będą tylko wybory o tym, jak Polska będzie wyglądała za 4 lata po kadencji, ale to będą wybory o tym, jak Polska będzie wyglądała
w roku 2050, jak Polska będzie wyglądała dla moich dzieci i mam nadzieję później być może dla wnuków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To są wzruszające spotkania, bo często to są takie pierwsze duże wystąpienia, kiedy mogą Państwo zobaczyć naszych kandydatów na kandydatów. Ja się bardzo cieszę i trzymam ogromne kciuki za Was w polityce, szczególnie za te zielone serce. Dziękuję. Szymonie, zrobiłam dzisiaj taką akcję, poprosiłam na Twitterze, żeby zadali mi pytania do Ciebie i że ja przekażę, więc pozwolę sobie pierwsze Ci przekazać już teraz, jednocześnie zagrzewając Państwa do tego, żeby teraz się zdecydowali i za chwilę podnieśli rękę, żebym mogła przekazać mikrofon. Więc jedno z pytań było takie. Polska jest pęknięta. Wymień trzy sposoby albo trzy rzeczy, które byś wyeliminował z życia politycznego, żeby odbudować społeczeństwo, żebyśmy znowu byli całością. Wiesz co, to chyba nie jest strasznie skomplikowane. To znaczy, to jest oczywiście jest skomplikowane do zrobienia. Ale nikogo wyeliminować, tylko co? Nie, no to już ja nie będę podążał tropem twojego myślenia, bo ja wcale nie uważam, nie mam myśli eliminacyjnych w stosunku do kogokolwiek. Uważam, że są okoliczności, w których można wspaniale realizować się na przykład na emeryturze i nie trzeba w tym celu nikogo eliminować. To może być piękny czas. Z polityki, żeby nie było. To też mówię. Sam wielokrotnie pracowałem ze środowiskiem seniorów, osób na emeryturze, moi rodzice są emerytami. To jest wspaniały sposób też zwieńczenia swojej kariery zawodowej, spędzania czasu, ale ja nikogo, broń Boże, nigdzie nie wysyłam. Natomiast pytasz mnie, co należałoby zmienić. Wiesz, najpierw trzeba sobie uświadomić to, jak głęboko tkwimy w świecie, który diagnozujemy jako zły. Znaczy, dzisiaj zobaczcie, proponuje nam się taką opowieść: Polska Tuska i Polska Kaczyńskiego toczą ze sobą święty bój. Nie wiem jak wy, ale ja znam też inne Polski. Rozmawiam bardzo często z ludźmi, którzy są z trochę innych Polsk. Polska jest jedna. Polska jest jedna, Polska jest jedna, ale jest też, ona zawiera w sobie bardzo wiele różnych Polsk. Ja często teraz, zwłaszcza w tym czasie, który mamy teraz, kiedy są te ognie strzelane z różnych stron, kiedy jest gorąca dyskusja, mówię często, Polska jest ważniejsza niż Polska 2050. Polska jest najważniejsza dla nas wszystkich. I my tak będziemy to wszystko na naszą miarę możliwości układać, żeby tak zawsze było. Bo jeżeli Polska 2050 powstała, to ona powstała dla Polski, a nie dla Polski 2050. I dzisiaj, kiedy ktoś mnie pyta, co zrobić, żeby to się stało, to oczywiście pierwsza moja myśl idzie w tę stronę, a może tak trochę popróbować w innym składzie. Zobaczcie, jakby to na przykład trochę inaczej wyglądało, kiedy ten skład liderów sceny politycznej byłby inny o pokolenie. Czy nie zeszłoby 70% ciśnienia z tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje? Już nie będę tutaj podkładał tych czy innych nazwisk w jedno po drugie. Ale gdyby pokolenie dziadków zostało zastąpione, które szanujemy bezwzględnie, zostało zastąpione definitywnie przez pokolenie ojców, to czy to nie byłoby coś, co mogłoby trochę z tego garnka powietrza wypuścić? No ale dobrze, jest tak jak jest. Więc co możemy zrobić? To się pewnie będzie dokonywało w naturalnych procesach, wyborach. Ktoś będzie chciał dalej iść, ktoś nie będzie dalej chciał iść. To się samo stanie. Natomiast to, co dzisiaj powinno się stać na pewno w Polsce, to po pierwsze rezygnacja z pogardy. Po drugie, i to jest najważniejsze, wiecie, znaczy każdy z was jakoś pewnie doświadczał tego nieszczęścia, jakim jest pogarda w relacjach między ludźmi w swoim życiu. Ja mogę się do bólu nie zgadzać z poglądami Morawieckiego czy Kaczyńskiego. Ja mogę im wytykać kłamstwa jedno po drugim. Ja mogę pokazywać wszystkie złe rzeczy, które robią, ale ja nigdy nie mogę posunąć się za granicę pogardy do człowieka. Nigdy. Nigdy. Bo to się kończy tym, czym się skończyło w przypadku Pawła Adamowicza. Bo to się kończy tym, co się jeszcze na różne sposoby może skończyć, ale wiecie, to jeszcze nigdy nie było tak, jak jest teraz. Bo ja też, jak się pewnie domyślacie, jestem przedmiotem różnych uwag i one nie wszystkie są konstruktywne. Ale tak jeszcze nigdy nie było, żeby do tego stopnia ludzie nie kontrolowali, wszyscy, i politycy, i zwykli obywatele, dziennikarze, wszyscy, swoich emocji w relacjach z drugim człowiekiem. Jeszcze nigdy te sprawy nie zachodziły tak daleko, jak zachodzą teraz.
A wiecie, że na Twitterze można o kimś napisać to czy tamto. I napisze kolejny to czy tamto. Ale później przyjdzie trzeci, który nie umie za bardzo pisać, ale za to nożem dobrze robi. I będzie to, czego wszyscy byśmy nie chcieli. Bez wątpienia, żaden z nas. Pogarda jak najszybciej do lamusa. Po drugie, mam wrażenie, że to by nam bardzo dobrze zrobiło, gdybyśmy urealnili swoje życie i zeszli polityczne, publiczne i zeszli z takiego diapazonu, musimy załatwić wszystko naraz, wszystko teraz. Życie polityczne, życie publiczne to nie jest walka szatana z Najświętszą Panienką. Nikt tu nie jest szatanem i nikt nie jest Najświętszą Panienką. Żyjecie na świecie dość długo i wiecie, że nie ma ludzi skończenie dobrych i skończenie złych. Granica między dobrem i złem przebiega przez serce każdego z nas. Każdy z nas ma w sobie trochę tego i trochę tego. I to sam decyduje, jak ten suwak ustawi. Więc może zgódźmy się na to, że nie jesteśmy aniołami. Może zgódźmy się na to, że tamci to nie diabły. I spróbujmy zrobić to, czego ja uczyłem się pracując w pogotowiu, ale też i w innych różnych zadaniowych grupach, że jak jedziesz na wypadek, jedziesz na jakieś miejsce zdarzenia, to jak, to będziesz pytał lekarza, jakie ma poglądy polityczne, albo czy babcia słucha Radia Maryja, albo czy jeszcze nie masz załatwić rzeczy, masz zrobić rzeczy. To może byśmy coś razem zrobili. I Polacy, powiem wam, najlepsi są w robieniu wspólnym rzeczy, które służą wspólnemu dobru. Ja takich akcji organizowałem dużo w życiu, a później nasze stowarzyszenie organizowało ich tysiące. Wspólne sadzenie drzew, wspólne korepetycje. My już zrobiliśmy, nasi wspaniali wolontariusze, Polskę lepszym krajem. To już zostanie, nawet gdybyśmy mieli dzisiaj zniknąć. To już będzie rosło, te drzewa. Ci ludzie będą mieli lepsze życie. Słuchajcie, skrzyknijmy się do wspólnej roboty. Nie umawiajmy się, że nie zrobimy wspólnie 100%, bo to cholernie frustrujące, ale zróbmy razem 20. Nauczmy się cieszyć z małych projektów. I trzecia rzecz, która musiałaby się chyba wydarzyć, musielibyśmy zamknąć Twittera. To mówię zupełnie odpowiedzialnie, bo to jest zło. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest zło. To jest miejsce, które wydobywa z ludzi najniższe, najbardziej podłe instynkty. To jest miejsce, które oczywiście mogło służyć i kiedyś służyło wymianie informacji i w niektórych zakątkach nadal temu służy, ale wygenerowało tyle nieszczęścia na świecie, tyle nienawiści, tyle bezkarnego pogardzania innymi, co później psuje całą debatę, że należy to zamknąć albo ograniczyć. Należy nauczyć się korzystać z mediów, nauczyć się nawzajem znowu rozmawiać ze sobą tak, jak kiedyś rozmawialiśmy, kiedy nie było forów internetowych, kiedy nie było Facebooka i kiedy nie było wielu innych rzeczy. Kiedy jeżeli chciałeś komuś coś powiedzieć, to musiałeś mu to powiedzieć w twarz. Musiałeś mu powiedzieć dlaczego. Musiałeś zmierzyć się z tym, jak on zareaguje, a nie obrzygiwałeś monitor. To jest dzisiaj rzecz, której jeżeli my nie zatrzymamy, to nic tego nie zatrzyma. A więc te trzy rzeczy, bez pogardy, radość ze wspólnej pracy. Jeżeli miałbym pójść trochę dalej w medyczne porównania, to powiedziałbym danie sobie jakichś leków na schorzenie, na które cierpimy dziś wszyscy. Nie trzymanie sądu. Czy my jak coś pomyślimy, to natychmiast musimy to powiedzieć, napisać, skomentować i zrobić jeszcze z tym mnóstwo innych rzeczy. Świat się nie zawali, jak chwilę poczekamy. Ja wielokrotnie jeszcze jako, wiecie, publicysta, pisarz, miałem mnóstwo, nie tyle co dzisiaj, jeszcze takich rzeczy, jak dzisiaj czytam osoby, to nie czytałem, ale też byli różni hejterzy i różni te, i wyżygiwali tam na mnie wszystkie swoje rzeczy od założenia świata, frustracji, jakie tam mieli. Ja miałem na nich jedną metodę, teraz to już na te trolle to nie działa, bo one są płatne i to jest inna relacja, ale wtedy na takich robiłem w ten sposób, że on mi tam pisał, wyżygiwał się i tak dalej, a ja pisałem, szanowny panie, i później cały po prostu listem, następna wiadomość od niego zaczynała się już od panie Szymonie. Tak? Kiedyś opowiem wam anegdotę. Miałem taką sytuację, że napisał do mnie, czy czytam list, tam się wyżywa ten autor na mnie, jaki to ja jestem w ogóle po prostu i te. I na koniec chyba nie zauważył, że pisał nie z tego konta, co trzeba, albo nie z tego template'u, co trzeba, i wkleił mu się automatyczny podpis. I tam było z modlitwą, ksiądz Bogusław jakiś tam w ogóle. Ja pomyślałem, mam cię kwiatku. I
czcigodny księże, tak, w odpowiedzi i później cały elaborat. Czasami jak jest czas i przestrzeń, to warto takie balony przebijać, bo to unormalnia od razu sytuację i czasami nawet ta druga strona zauważy, że się trochę zagalopowała. I to jest ten moment, proszę Państwa, kiedy Państwo mogą zadawać pytania, a ja przejdę od tej strony, bo tutaj mam najbliżej i będę szła w tamtą. Bardzo proszę. Dzień dobry, mam na imię Paweł, mam do Pana dwa pytania. Pierwsze pytanie będzie dotyczyć referendum aborcyjnego. Zarówno PL 2050, jak i PSL chcecie po ewentualnych wygranych wyborach referendum w sprawie aborcji. Pierwsza kwestia. Jedyne referendum, które dotychczas było wiążące do 20 lat, było referendum, jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy wiemy, że musi być frekwencja powyżej 50%. Jest to nierealne w tej chwili w Polsce, aby referendum uzyskało wiążącą większość. Koszt referendum jest to 100 milionów złotych. Czy w związku z czym nie lepiej tych pieniędzy przeznaczyć na przykład na psychiatrę dziecięcą, a zastosować zwykłą ścieżkę legislacyjną w postaci projektu poselskiego i to będzie skrócona droga legislacyjna. Ja nie chciałbym, aby o prawach kobiet decydował Rydzyk, Jędraszewski. To są Kaczyński również, Terlecki, Barbara Nowak, kurator. Uważam, że o prawach kobiet nie powinniśmy decydować w referendum. Pana w tej chwili już partner polityczny, Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział, że w przypadku zgwałconej 14-latki odmówiłby dokonania zabiegu przerwania ciąży, zasłaniając się klauzulą sumienia. Jeżeli chcielibyście to referendum zorganizować, chciałbym poznać, jakie pytanie byłoby konkretne, bo to jest bardzo istotne, jakie będzie pytanie w referendum. Znam Pana poglądy i również chciałbym poznać, jak Pan będzie w ewentualnym referendum głosować. To moje pierwsze pytanie. Tak, dobrze, dobrze. Drugie pytanie będzie dotyczyło wspólnej listy i opozycji. Króciutko, dobrze, dobrze. Mamy badania z poniedziałkowej wyborczej na bardzo dużej próbie 4000 respondentów. I teraz tak. PL 2050, jak i również PSL, zasłaniacie się cały czas wewnętrznymi sondażami, które mówią, że dwa bloki gwarantują, bo dają ogromną szansę pokonania Zjednoczonej Prawicy. Wielokrotnie pytałem na Twitterze. Dobrze, chciałbym w końcu poznać, kto przeprowadzał te badania wasze wewnętrzne, na jakiej próbie, kiedy były robione i jakie było pytanie. Dziękuję bardzo. Już odpowiadam. Może zacznę od drugiego, bo to będzie prostsza sprawa. Małe sprostowanie. Sondaż w Gazecie Wyborczej nie był wykonywany na próbie 4000. To były cztery sondaże równoległe, robione na tysięcznych próbach. Dokładnie takie same, jak wszystkie inne sondaże, które są robione i zamawiane. Szczerze, to ja bym bardzo chciał zobaczyć sondaż robiony na próbie takiej, na jakiej się robi rzeczywiście duże sondaże. 10-tysięcznej albo jeszcze większej. Takiej, która daje wgląd w każde województwo. Chciałbym zobaczyć taki sondaż. To są bardzo drogie sondaże. Bo sondaże tego typu, kiedy idziemy powyżej, sondaż taki, w który PiS na przykład teraz zamawia, oni mają pełne segregatory tych sondaży, który pozwala ci zrobić kilkudziesięciotysięczną próbę i obejrzeć każde województwo z każdej strony, to jest koszt około miliona złotych. To są potężne pieniądze. A oni oczywiście, żebyście mieli jasność, wydają nie subwencje, oni wydają ze środków KPRM-u, z Centrum Analiz, z naszych pieniędzy. Natomiast pyta Pan o to, jakie są, znaczy tak, po pierwsze ten sondaż od samego początku to zostało źle rozegrane. Otrzymaliśmy analizy jednego z badaczy, który jest głównym badaczem Gazety Wyborczej w tej sprawie od bardzo dawna, który przekazał nam nie dane surowe w postaci liczb, które wyszły z tego sondażu, a przepuszczone przez swój kalkulator prognozy, ile mandatów która partia dostanie. Każdy naukowiec ma swój kalkulator. Jeden kalkulator uważa, że jest ten dobry, drugi uważa, że jest ten dobry, trzeci jest dobry. Chcę tylko powiedzieć, że pan
który robił te sondaże czy te analizy, on ma prawo oczywiście do swojej opinii, natomiast myśmy w ten poniedziałek nie uzyskali nic wyjątkowego. Uzyskaliśmy kolejny sondaż, który coś pokazał i jakoś został przeliczony. Ja nie wierzę w to, jak zobaczyliśmy już te kolejne sondaże, znaczy te prawdziwe wyniki, surowe wyniki, ja nie wierzę w to, że Konfederacja ma 13%, nie ma takiego trendu. Nie ma takiego trendu, bo widzimy inne sondaże. Sondaże, ja to wiem od kampanii prezydenckiej, zawsze czyta się w trendzie. Nigdy nie czyta się jednego sondażu. Zawsze czyta się ich kilka. Patrzy się, jak pracują w ciągu miesiąca, bo to jest bardzo niedoskonałe narzędzie, zwłaszcza w turbulentnych czasach. Jeżeli pan mnie pyta, jakie sondaże pokazują, że dwie listy bardziej niż jedna lista, mógłbym panu, jeżeli pan chce, czy na Twitterze, czy w innym miejscu, wymienię kilkanaście z ostatnich miesięcy. Ostatni był choćby Polster, który był... Nie, my je publikujemy, ale oczywiście, że były. Dziennik Gazeta Prawna je publikował. Nie. My się powołujemy i na ten Polster, który teraz robiliśmy. My jesteśmy biedną firmą. Nas stać było na zrobienie może dwóch, trzech sondaży takich, które to pokazywały, ale my bazujemy na tych sondażach, które są dostępne publicznie. One są przeliczane przez doktora Onasza Macieja z Łodzi, przez profesora Flisa, przez innych badaczy, którzy pokazują nam, ile mandatów może z tego być. Z żadnego z nich nie wychodziło, a ja też nie mam żadnego powodu, żeby być częścią przegranego projektu. Z żadnego z nich nie wychodziło, że jedna lista jest panaceum na nasze bolączki. Wie pan dlaczego? Dlatego, że ona pompuje rzeczywiście Konfederację, bo jak masz dwa bloki, to zawsze premiuje ktoś trzeci. Tak? Bo ludzie mówią, a ja chcę mieć wybór, ja sobie zagłosuję na tych, jacy są, tacy są. Ja bym chciał, żeby ten trzeci blok był zdrowym blokiem. Żeby był wyborem dla tych ludzi, którzy się nie zmieszczą w tych dwóch Polskach, takim, który jest bezpieczny dla demokracji, który pójdzie w dobrą stronę. Metoda Donta mówi wyraźnie, dwie świętości, buduj bloki na 17-18%, staramy się to zrobić, nie zostawaj małych 5% pod progiem, staramy się to robić. Dzisiaj nie ma żadnego sondażu, który by autorytatywnie pokazał, że jedna lista jest rozwiązaniem, abstrahuję od tego, że jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że jest, to w następnym kroku niech pokaże mi, jak ją zrobić. Ja od 2 lat jestem w tej partyjnej polityce, obserwuję ją z bliska. Przecież Zandberg mówi wyraźnie, że nigdy nie pójdzie na żadnej liście, na której będzie Tusk. Przecież PSL od 2 lat mówi, ja to słyszałem 1000 razy, nie pójdziemy na żadnej liście z Lewicą. I to ja jestem killerem jednej listy? Nie, ale nie, no zaraz, nie powiedzieli, zaraz, no ja mówię, co słyszę i co czytam. Słuchajcie, dzisiaj, ja naprawdę, pani może ufać, pani może nie ufać. Proszę popatrzeć na Czechy. Proszę popatrzeć, jak załatwili Babisza, który był nie do ruszenia, za którym Kaczyński w wielu aspektach mógłby teczkę nosić. Zrobili mu 2 króliczki do gonienia. I jak nie mógł, je gonił jednego, słuchajcie, jedna lista to jest naprawdę sen Kaczyńskiego. On ma to rozpisane tydzień po tygodniu, jak będzie walił w nas wszystkich, bo najpierw obsikał i obgryzł, zniszczył Tuska, żeby był emblemat, a później nim opieczętuje wszystkich, obrzydzi i zniechęci wszystkich po kolei. Dzisiaj w naszym interesie jest to, żeby Kaczyńskiemu nie ułatwiać pracy. Jedna lista jest zaklęciem, a nie rzeczywistością polityczną. Dzisiaj, i ja to mówię od 2 lat, zróbmy sensownie 2 bloki. My zaczęliśmy robotę z PSL-em. Może Platforma zacznie z Lewicą, a jeżeli nie zacznie, to może zaproponuje coś innego. Ale zróbmy 2 bloki. Jeden bardziej centrowy, drugi bardziej centrolewo. Niech ludzie mają wybór. Niech, słuchajcie, w 19 roku, pan to wie, pan się interesuje. Mieliśmy wybory, w których w tej samej kabinie wyborczej ludzie dokonywali wyboru do Sejmu i do Senatu. Jeżeli chodzi o to, bo było wiele list do Sejmu i jedna do Senatu, bo pakt senacki, który jest dobry i który powtórzymy. Okazuje się, jak weźmie się dane z PKW, że 900 tysięcy mniej głosów oddano na kandydatów z jednej listy do Senatu niż oddano na kandydatów opozycyjnych do Sejmu. Co to znaczy? Że ten sam człowiek w tej samej kabinie, z tym samym długopisem, patrząc na to, że będąc wyborcą umownego Biedronia, ma do wyboru tylko umownego Gowina, jeżeli chodzi nie PiS, powiedział nie, to ja nie zagłosuję. Zdemobilizowaliśmy 900 tysięcy wyborców. Bogu dzięki, że ten pakt dowiózł, co miał dowieść. Alleluja i bardzo się z tego cieszymy. My nie możemy zostawić w domu ani jednego wyborcy. W kraju, w którym się przegrywa wybory czasem 400 tysiącami głosów, a czasem 40 tysiącami głosów. Musimy dać ludziom wybór. Natomiast powtarzam i powiedziałem to publicznie wiele razy.
Jeżeli ktoś udowodni, przekona i pokaże, że jedna lista daje więcej opozycji, nie Polsce 2050, tylko opozycji demokratycznej, niż inne koncepty, będę pierwszy, który się do tego zapisze. Ale ten sondaż tego nie pokazał, bo był obciążony bardzo poważnymi wadami metodologicznymi. Być może Paulina będziesz chciała coś do tego dodać, natomiast ja odniosę się do tego, proszę mi wierzyć, to nie jest dogmatyczne czy budowanie teraz swojej pozycji, że ja się będę z Tuskiem wspierał, będzie mówił jedna lista, ja będę mówił dwie listy, jedna lista, dwie listy. Tak, tylko widzi pan, ja mu mówię dogadać się. Tak, tylko, ale myśli pan, że antypis wystarczy? Bo ja uważam, że nie. A wie pan, dlaczego uważam, że nie? Dlatego, że od 15 roku było 6 wyborów, kiedy mówiono antypis wystarczy, wszystkie są przegrane. I wszystkie są przegrane. I że była jedna lista w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I co? I przegrała. Słuchajcie, co było przed tymi wyborami? No dobra, no i co? Ale to co to zmieniło dla całego kształtu? Nie zmieniło wiele w całym tym przebiegu myślenia. Słuchajcie, zrozumcie, że dzisiaj potrzeba czegoś większego niż antypis. Opozycja musi zrozumieć, dlaczego przegrała w 15. Bez tego nie będzie zwycięstwa w 23. Ja wiem, że my żyjemy w bańkach. Ja też żyję w takiej bańce, w której jakby mieli ludzie głosować, to 99% by było antypis. Ale na Boga tym się nie da wygrać wyborów w Polsce. Bo już to zostało 6 razy dowiedzione. My dzisiaj musimy, jak robisz to samo cały czas, to będziesz miał więcej tego samego. Taki jest skutek. Jeżeli cały czas do równania podstawiasz te same liczby, to nie oczekuj innego wyniku. Tym razem trzeba zrobić coś inaczej. Trzeba inaczej, pan mówi, dogadajcie się. Pewnie, że się dogadajcie. Tylko ja mówię, dlaczego my nie moglibyśmy dzisiaj wyjść i a, podpisać paktu o nieagresji, b, podpisać zobowiązania publicznie, że żaden z nich nas nigdy nie zrobi koalicji z PiS-em. Po trzecie, że siądziemy natychmiast do rozmów programowych i zrobimy to w formie eventów, na których pokażemy ludziom, że jesteśmy w stanie razem to myśleć i przed wyborami podpiszemy draft umowy koalicyjnej. No po co? Po co? No każdy, ale proszę pana, ja to doskonale rozumiem. Tylko jeżeli ktoś mi przychodzi i mówi, panie, jak ja mam dość tej choroby, to wezmę ten antybiotyk, a ja mówię, panie, to nie ten antybiotyk trzeba wziąć, tylko tamte, a mówisz, panie, ja chcę wziąć antybiotyk, ja lubię, bo on jest różowy. Ja zawsze mi różowy pomagał. Ja mówię, 6 razy panu nie pomógł ten różowy. Ja chcę różowy antybiotyk, tylko różowy antybiotyk. No to dalej chorujesz pan, tak? No to naprawdę... No rozumiem, siłę przywiązania, myślenia, słuchajcie, ale to są nowe czasy, mamy innych wyborców, zmieniło się pokolenie przez te 8 lat, dajmy im coś nowego, zastanówmy się, jak nowych ludzi ściągnąć na rynek. Wiecie, jest 30 milionów wyborców w Polsce, tak? Każdy się zmieści, przyciągnijmy i wygrajmy to 1 milionem głosów, 2 milionami. Tylko, że do tego trzeba skończyć na pieprzanie się na Twitterze. No. I to mówię zupełnie wprost. I ja też na swoich namawiam, żeby to się zakończyło, ale umówmy się, również nie tylko my mamy tutaj coś za uszami. Przecież to niczemu nie służy. Przecież Kaczyński siedzi, patrzy na to i swoim kotkom rzuca winogronka kolejne i mówi, ale się fajnie napieprzają, tak? Jeszcze im tam dodamy do pieca. I wyrośnie. I jutro usunę konto zaraz. No i to jest deklaracja posłanki. No. Słuchaj, ale chcę odpowiedzieć na pana pierwsze pytanie, bo ono było bardzo ważne. Wie pan, jak ja słyszę argument o tym, że nie w referendum, tylko w Sejmie, to pamiętam o paru rzeczach. Pierwsza jest taka, że w obecnym Sejmie 2/3 to faceci. I ja nie jestem pewien, czy w następnym będzie inaczej. Faceci będą decydowali o prawach kobiet. W tym tacy, za którymi Rydzyk mógłby kropidło nosić. Zapewniam pana. I co, do tego chce pan doprowadzić? Sejm ostatni przez 30 lat, jak się brał za prawo aborcyjne, to tylko zaostrzał. To chce pan Sejmowi to oddać? A kto panu zagwarantuje, że następny Sejm to zrobi tak, jak powinien zrobić? A kto panu zagwarantuje, dobra, jest ustawa, projekt poselski, jest uchwalona 15 głosami, 1, 2, co idzie do Dudy. I co Duda z tym robi? Pan myśli, że on... Słucham? Jest prezydent Rzeczpospolitej, tak, i został wybrany, były inne opcje, tak ludzie zdecydowali, wie pan, wygrał najlepszy, co ja zrobię? Natomiast... Nie wiem, idzie do Dudy. I Duda, a co myśli pan, że Duda to, że tak powiem, od macochy jest? Że on z pierwszej łapanki? Przecież on nie zawetuje tego i nie odeśle z powrotem do Sejmu, żeby Sejm to odwalił. On nie podpisze i wyśle do Trybunału. On to zawetuje w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy wyśle do pani Julki i do całej reszty, gdzie to będzie leżeć. Wiecie, do kiedy będzie leżeć? Do 28 albo 29 roku, bo wtedy kończą się kadencje tych sędziów. I to jest takie załatwienie sprawy aborcyjnej. Poleży, bo, no dobra, zmieni się prezydent w 25.
piątym to wycofa. Ale grupa posłów może to skierować i to z całą pewnością zrobi za chwilę. I to będzie, to nie jest rozwiązanie, to jest żadne rozwiązanie problemu. Dzisiaj trzeba zrobić referendum z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego co pan powiedział, artykuł chyba nie 52 czy 57 Konstytucji, referendum jest wiążące, jeżeli była połowa w uprawnionych do głosowania. Niech pan teraz się postawi w sytuacji Dudy, bo to dalej trzeba będzie uchwalić ustawę i dalej on będzie musiał ją podpisać. Nie ma innej metody wprowadzenia w Polsce prawa, zmian prawa, a zwłaszcza tego, które jest. Natomiast on już wtedy ryzykuje naprawdę Trybunał Stanu, bo łamie Konstytucję w sposób ewidentny, oczywisty. On wtedy, wychodząc ze swojej kadencji i marząc o jakichś stanowiskach w Europie czy na świecie i wiedząc, że to ten rząd będzie robił, a nie inny, no musi się zastanowić, czy chce mieć te pikiety pod wszystkimi urzędami, które będzie pełnił. Że złamał wolę narodu wyrażoną w referendum, a nie trzech czy czterech posłów, którzy gdzieś tam zagłosowali. Nie ma skuteczniejszej metody zmiany prawa dzisiaj niż referendum. Irlandia to pokazała. Portugalia to pokazała. Referenda, które były w Stanach chyba ostatnio 9, albo przeciw zaostrzeniu, albo za liberalizacją. Szwajcaria. Wszyscy to pokazali, że nie ma, a że zapewniam pana, że frekwencja będzie. To jest temat tak polaryzujący Polaków. Każdy ma swoje zdanie w tej sprawie, że każdy pójdzie się w tej sprawie wypowiedzieć. I pan zadał fundamentalnie ważne pytanie. Jakie pytanie ma paść w referendum? I my, nasza propozycja jest trójelementowa, o czym się rzadko mówi. Pierwsza jest taka, że natychmiast w przyszłym Sejmie trzeba przywrócić status quo ante, czyli to, co Kaczyński wywalił w Trybunale Konstytucyjnym. To trzeba zrobić natychmiast. I to mówię ja, konserwatysta. A wie pan, dlaczego to mówię? Dlatego, że nie wolno, państwo nie ma prawa zmuszać kogokolwiek do heroizmu. Państwo może oczekiwać tego od żołnierza, ale nie od kobiety, która znajduje się w dodatku często w bardzo trudnej i złożonej sytuacji. Nie ma prawa. Ono może stworzyć warunki, możliwości, rozłożyć czerwony dywan, zapewnić opiekę, wszystko co chcesz, ale decyzji nie ma prawa w takiej sytuacji egzekwować karnie. Nie ma możliwości. Dlatego ja będę głosował za taką ustawą, która przywróci ten stan sprzed wyroku Trybunału. Natomiast w następnym kroku Sejm, bo on jest tu bardzo ważny, musi zacząć proces przygotowania do referendum. Może też Senat. Robi się panel obywatelski, tak jak zrobiono to w Irlandii. W naszych postulatach programowych jest stworzenie tego na stałe. Mała dygresja. Ostatnio był panel obywatelski o kosztach energii w Polsce. Brzmi egzotycznie, ale wiecie, jaki to jest świetny mechanizm? Z setek tysięcy Polaków wylosowano 100 osób, taką małą Polskę, reprezentatywną grupę, pod każdym względem. To była potężna praca. Później posadzono ich z ekspertami, którzy robili im wykłady, ale oni mogli też zadawać pytania. Te sesje były moderowane. Oni w ciągu tych sesji mieli pokazać, jakie są najważniejsze wyzwania, które stoją dzisiaj przed państwem, jeżeli chodzi o kwestie energii. Laicy, emeryci, nauczyciele, studenci, po prostu ludzie tacy jak my. Wypracowali wspaniały pakiet rozwiązań, doskonale pokrywający się z tym, co dzisiaj mówią najlepsze umysły na świecie. Ludzie są mądrzejsi, niż się to politykom wydaje. I dlatego dzisiaj my chcielibyśmy stworzyć taką trzecią izbę parlamentu w Polsce na stałe. Taki panel obywatelski, który raz na rok powoływany analizowałby dany problem, na przykład polityka zdrowotna, kwestie aborcji, nie wiem, kwestie inne, które byśmy mu zadali, potem wypracowywał po roku odpowiedź i ustawowo byłoby zapisane, że musi do niej odnieść się rząd i że ona może być poddana procesowi referendum. Bo to trzeba dać temu sankcje. W takim mechanizmie albo podobnym do niego wypracujemy pytania. Mamy ludzi, którzy to umieją zrobić, którzy widzieli, jak się to robiło w Irlandii, którzy widzieli, jak to robiło się w innych krajach, bo tam tak się to właśnie robiło. Przez rok wybrana grupa deliberowała, dyskutowała i wypracowywała najlepsze możliwe rozwiązanie. Konkretne pytania, które muszą tutaj paść. Jedno, dwa lub trzy. Konkretne, otwarte. To nie politycy powinni je pisać. To eksperci. To nie politycy powinni się w to mieszać. Politycy mają tego nie zmieniać, bo Sejm może zmieniać pytania referendalne. Do tego nie można dopuścić. Pyta pan na koniec, jak ja będę głosował. Zgodnie ze swoim sumieniem. Tak jak powiedziałem. I wielokrotnie to mówiłem. I powiem panu coś jeszcze. Najprawdopodobniej zostanę przegłosowany. I się z tym zgadzam. Co więcej, się z tym zgadzam. No wie pan, ja jestem państwowcem. Ja mam swój światopogląd religijny, mam swoją formację, mam swoje głębokie przekonania. Natomiast mnie uczono w religii, którą wyznaję, i tak robił jej założyciel, że nic nikomu nie robi się policjantem, prokuratorem, pałką ani kijem. Tylko
doprowadza się do tego, że człowiek sam podejmuje decyzję, jaką chce, a ja go mogę próbować przekonać, pokazać rację, wesprzeć, żeby dokonał moim zdaniem lepszego wyboru. Ale nie sięgam po kajdanki i nie sięgam po pałę. Dlatego mówię, najprawdopodobniej zostanę przegłosowany. W mojej partii, w moim ruchu powiedziałem jasno i wyraźnie, że posłowie głosują i będą głosować w przyszłej kadencji też zgodnie ze swoim sumieniem, a nie zgodnie z moim sumieniem. Tak? Bo nie sumienie przewodniczącego w takich kwestiach powinno być decydujące, tylko sumienie każdego z nas, bo każdy z was, jak tu siedzicie, ma w tej sprawie pogląd. Każdy z was wie, jak powinno być. I każdy z was powinien się w tej sprawie wypowiedzieć, żeby zamknąć usta politykom i zabrać im tragedię, dramat, trudne momenty jako polityczną zabawkę, którą się będą przerzucać, a przerzucają się i będą się przerzucać, bo taka jest niestety natura polityki, że jak można gdzieś się podzielić, pociąć, poróżnić, pokłócić i coś wygrać, to niestety to za często tak się, a to jest los ludzki, to jest ludzka tragedia. Tak jest, taka jest ideologia, która za tym stoi. Pan jeszcze wspomniał o Kosiniaku, który mówił o tej klauzuli sumienia. On jest lekarzem, ja nie jestem. Natomiast wiem jedno. Jeżeli mamy klauzulę sumienia, możemy o czym dyskutować, czy ona powinna dotyczyć wszystkich zawodów świata, czy lekarza powinna dotyczyć. Jeżeli powinna dotyczyć klauzula sumienia, jeżeli lekarz ma prawo do klauzuli sumienia i do niezrobienia czegoś, co jest niezgodne z jego światopoglądem, a ja uważam, że to nie jest złe rozwiązanie, to państwo powinno zabezpieczyć prawa obywatela w takim stopniu, żeby nie było takich sytuacji, jakie są teraz, że ludzie odsyłani są od Annasza do Kajfasza w dramatycznej sytuacji, czasami w sposób celowy. Nie no, państwo powinno wziąć za to odpowiedzialność. Znaczy państwo musi zapewnić, że wiedzieć, który lekarz będzie stosował klauzulę sumienia, który nie będzie stosował klauzuli sumienia. Państwo bierze za to odpowiedzialność. Obywatel się z państwem na coś umówił i obywatela nie może interesować, czy ten lekarz ma sumienie w prawo, czy w lewo. To jest zadanie państwa i państwo powinno to wyegzekwować. Lekarz ma prawo mieć klauzulę sumienia, ale państwo nie może stosować klauzuli sumienia w stosunku do siebie samego. Dziękuję za głos. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry. Wojciech Morski, Komitet Obrony Demokracji. Kłaniam się nisko. Mam krótkie, konkretne i ważne pytanie, ale zanim je zadam, to najpierw też krótkie oświadczenie. Otóż no trudno nie odnieść wrażenia, że hasło jedna lista, które jakby nie patrzeć jest jednym z głównych haseł toczącej się kampanii przedwyborczej, że to hasło się przejadło, że jest coraz więcej osób, które... No, których to hasło coraz bardziej brzydzi, szczególnie przez tę agresję, jaką się widzi wokół tego hasła. I dlatego właśnie chciałbym z tego miejsca zaproponować inne hasło. Do której kamery powinienem się zwrócić? Każda kamera pana bierze. Każda kamera. Fotogeniczny. W porządku. W takim razie mówię hasło. Okrągły stół. Okrągły stół. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż Komitet Obrony Demokracji planuje w najbliższym czasie zaprosić wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej do tego, żeby zasiedli przy wspólnym stole. To będzie zaproszenie wysłane w najbliższej przyszłości. Szczegółów jeszcze nie ma dopracowanych, będą dopracowane dopiero w najbliższym zarządzie, ale już rozmawiałem z jednym z członków tego zarządu i sam zamierzam aktywnie działać na rzecz tego, żeby ten okrągły stół był do brzegu. Jasne, to będzie krótkie i ważne. Sam zamierzam działać na rzecz tego, żeby ten okrągły stół został zorganizowany na zasadach partnerstwa i wzajemnego szacunku przez wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej. I pytanie już. Tak. I teraz tak. Wiem, że tego zaproszenia jeszcze nie ma, ono będzie, ale zakładając, że ten okrągły stół będzie właśnie w ten sposób zbudowany, w jaki to zarysowałem, to... I z tym pytaniem będę jeździć do każdego lidera opozycji. Naprawdę.
Tak. Czy będzie pan siedział? Czy będzie pan, czy wasza partia usiądzie do tego okrągłego stołu? Czy wasza partia usiadłaby do takiego właśnie okrągłego stołu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Usiądziemy i do okrągłego i jeżeli będzie przybierał inny kształt, to też przy nim usiądziemy, zapewniam. Jeżeli będzie miał kształt elipsoidalny, bo z okrągłym może być trudno, takim perfekcyjnie też usiądziemy. Jeżeli będzie okrągły symbolicznie, realnie, czy jakkolwiek, czy będzie prostokątny, usiądziemy. Panie Wojciech? Panie Wojciechu, jeżeli mogę tak się zwracać. Panie Wojciechu, to nie o to chodzi, czy my usiądziemy do tego czy innego mebla. Tylko jak już będziecie to wymyślać i dopracowywać tę koncepcję, to wy powiedzcie, po co my mamy do tego stołu usiąść. Nam, żebyśmy wiedzieli, jaka jest ta koncepcja. Bo ja na przykład mówię od dawna, że my powinniśmy usiąść i rząd przyszły wymyśleć. I jego podstawy programowe. To jest najważniejsze dzisiaj. A reszta z tego wyjdzie. I taktyka wyborcza, i mnóstwo innych historii. To się wszystko samo poukłada. Zacznie od tego miejsca, się ułoży, to wskakuje na swoje miejsce, jak w układance. To powiedzcie, co wy chcecie, żebyśmy tam dogadali na tym okrągłym stole. Bo też niech pan pamięta, że ja już uczestniczyłem w bardzo wielu różnych zasiadanych formatach liderów opozycji. One były prostokątne, w tym sensie, że siedzieliśmy w jednym rzędzie. Na jednym nawet jest uwiecznione, że ja nie śpię, a wszyscy śpią. Na innym nie dało się spać, bo był trębacz i było dość głośno i zajmowaliśmy się innymi rzeczami. No, trębacz? Trębacz? Ja nawet nie wiedziałem, że jest trębacz. Natomiast teraz już dzięki temu, że uczestniczę w takich eventach, wiem, że w Sejmie trębacz jest. I można go stamtąd wziąć, to znaczy ze Straży Marszałkowskiej, on przyjdzie i zatrąbi. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, super, że chcecie, że wam się chce. Wyście zrobili jedną fenomenalną rzecz, do której nas skrzyknęliście. I chcę, żeby pan poszedł tym tropem myślenia, jak pan tam będzie gadał ze swoim zarządem. Zobaczcie, namówiliście nas i stworzyliście mechanizm obywatelskiej kontroli wyborów, do którego wszyscy się karnie zapisaliśmy, bo to jest świetny pomysł. Świetny pomysł. Dzięki temu w każdej komisji wyborczej w Polsce będą mężowie zaufania i członkowie komisji z partii opozycyjnych. I to jest pełna współpraca. Jest wolny slot, bo tam nikogo nie ma z rzędu, to jedna się zgłasza partia. Wszyscy współpracujemy. Więc jak będziecie teraz robili okrągły stół, to jak wyjdziecie i powiecie, chłopcy, brzydko się bawicie, kłócicie się, a fe, niedobrzy chłopcy, teraz siadajcie do okrągłego stołu i my was wychowamy, to obawiam się, że może to nie być skuteczne. Natomiast gdybyście mieli tak świetny pomysł, jak ten, który mieliście z obywatelską kontrolą wyborów, ale konkretny, wokół którego moglibyśmy zacząć rozmawiać, to jeżeli nam się nie uda wcześniej zrobić nic, a ja będę robił wszystko, żeby się udało coś zrobić, no to będzie jak znalazł. A być może będzie potrzeba takich formatów i jeszcze innych formatów, żeby się ten cholerny, niepotrzebny, głupi, przemocowy impas na opozycji wreszcie skończył. Pozwolę sobie teraz zblokować dwa pytania, najpierw od pani i potem od pana, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Adach, lider Stowarzyszenia w Lesznie. Przyjechałam z kolegami i mam dwa pytania. Po pierwsze, od lat się, interesuję się polityką długo, od lat się mówi, że każda kolejna partia, która chce wejść do Sejmu, mówi, że będzie rozliczać, pójdziecie siedzieć i tak dalej. No to jest hasło wiadome. Odkąd pamiętam, siedzi tylko Lew Rywin, do końca nie wiadomo za co, nikt więcej. Czy jeśli dojdziemy do władzy, bo liczę, że dojdziemy, bo po to tam działam, czy wreszcie ci złodzieje naprawdę pójdą siedzieć, czy to są kolejne puste hasła? Czy ktoś naprawdę będzie siedział w więzieniu? Czy to jest kolejne puste hasło, bo nie ma na nich mocnych? To jest pierwsze pytanie. Okej. Okay. Drugie pytanie, bardzo ważne. Kiedy pan przyjedzie do Leszna? My na pana czekamy trzeci rok. Ja z Lesznem mam swoje sprawy. Właśnie wiem. Ja mam zaproszenie dla pana, to nie jest żadna łapówka, to jest zaproszenie, można otworzyć. Ja przekażę pani. Z Lesznem mam swoje sprawy, nawet pani nie wie jeszcze, jak głęboko sięgające. Tak? No to... 13 lat miałem, czy 17, kiedy dopuściłem się wykroczenia. Proszę teraz, uwaga, wszystkie media plotkarskie, żeby strzygły uszami, Twitter już się gotuje. Przekroczyłem tory w miejscu niedozwolonym na stacji Kościan. Co to ma wspólnego z Lesznem? No właśnie, co to ma do... że zostałem zatrzymany przez Straż Ochrony Kolei, nie, miałem wtedy 17, może w liceum byłem.
i Straż Ochrony Kolei wlepiła mi mandat. Ja twierdziłem, że to przejście było legalne, bo nie oznakowane na stacji i tak dalej. Ja miałem prawo tam przejść. Napisałem sążniste odwołanie, a byłem wtedy bardzo dobry z języka polskiego i pisania różnych rzeczy. Skończyło się to tak, że po miesiącu otrzymałem pismo z Komendy Okręgowej SOK w Lesznie, które zaczynało się od słów: Komenda Okręgowa SOK w Lesznie jest zdania, iż jest pan człowiekiem inteligentnym. A widzi pan, to musi pan tam przyjechać. My pana doceniamy. Odpisałem komendzie, że bardzo jej dziękuję i że pozwolę sobie stawiać się co 3 miesiące celem przedłużenia zaświadczenia, ale na to pismo odpowiedzi już nie uzyskałem, więc uznajmy, że długo mnie w Lesznie nie było, trzeba podpisać papiery. Tak. Dobrze. Pozdrawiamy Leszno. Proszę, i groźby się pojawiły, a może propozycje. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, wie pani, ja nie uważam, że więziennictwo jest podstawą PKB, tak samo jak nie jest podstawą programu politycznego, nie powinno nią być. Natomiast rzeczywiście sprawy zaszły tak daleko, że konieczne jest rozliczenie i jasne powiedzenie, że czarne to jest czarne, a białe jest białe. Dzisiaj zapędziliśmy się tak bardzo w naszej nowej demokracji, że trudno, to jest taki moment, że trzeba wyjść i powiedzieć głośno: nie wolno kraść. Bo zdaje się, że dla niektórych to nie jest oczywiste. I trzeba to bardzo mocno wyartykułować. Trzeba powiedzieć: jeżeli kradniesz, to za to jest kara. Musisz zwrócić pieniądze albo odpokutować jeszcze w inny sposób. Tu nie będzie żadnej grubej kreski. Dlatego jej nie może być, że jeżeli gruba kreska by była, to co będzie po zmianie, wywróci się za pół roku, za rok, za 2 lata, bo tamci dojdą do władzy, do głosu, bo nie daj Boże ktoś po tej stronie zacznie pękać i myśleć, że skoro nie ma kary, piekła nie ma, Boga nie ma, to można wszystko robić, co się chce. Nie. Myśmy się w państwie umówili na pewne określone rzeczy. One się nazywają prawem. Prawo należy egzekwować. Jeżeli ktoś, że tak powiem, ma inne zdanie, no to jest chyba bardzo poważny problem, dlatego że pan przestrzega prawa, pani przestrzega prawa, a on ma nie przestrzegać. Tylko słuchajcie, tego nie można robić w logice zemsty. Polska polityka przez 30 lat chorowała a na kadencjozę, czyli nie ma posła czy posłanki 3,5 roku, nie dotyczy Pauliny Henik-Kloski oczywiście i innych naszych posłów, 3,5 roku nie ma, pół roku przed wyborami tarło nagle, prawda? Okres godowy, wychodzimy, rozrzucamy zdjęcia, mówimy: kochaj mnie, jestem najpiękniejszy, tylko ja rozwiążę twoje problemy, nikt ci tak dobrze nie zrobi jak ja, pamiętaj to, ja, noś mnie w portfelu, prawda? Później po uwiedzeniu spełnienie w noc wyborczą, a później kochane, kochanka odjeżdża na 3,5 roku, ale tarło znowu będzie, pół roku przed wyborami i tak przedłużamy gatunek co 4 lata, myśląc o swoich umowach o pracę. Kadencjoza, pierwsza choroba, a druga choroba, nie chcę tutaj użyć zbyt daleko idącego kolokwializmu, ale ono ma coś, ten kolokwializm, z bólem pewnej części ciała, która jest tam trochę poniżej. Pamiętam, jak kiedyś spotkałem kolegę, to było w 15 roku, który był, no, czy jest obecnie z obecnej rządzącej rzeczy. On z taką wielką radością powiedział mi, że no i co, mieliście ból dupy przez 8 lat, myśmy mieli, teraz wy będziecie mieli, tak? I to na tym ma polegać demokracja? Że jest zmiana co 4 lata tych, co mają ból wiadomo jakiej części ciała i co 4 lata hop, siup, pół Polski zamyka się nawzajem w więzieniach, straszy, robi sobie odpowiedzialność i tak dalej i później znowu, czy się nie da żyć tak, nie da się funkcjonować. Jak mnie ludzie dzisiaj na ulicy pytają, czy pan ich zamknie, mówię: nie. Ale jak to pan, to przecież oni takie rzeczy robią, bo ja nie będę od tego, żeby ich zamykać. Od tego będzie prokurator, od tego będzie sąd, od tego, w które wreszcie będą działać, państwo się za nich weźmie. Państwo się za nich weźmie. Nie można robić, państwo nie może się dopuszczać zemsty w żadnych warunkach. Państwo musi każdego z ich aferzystów puścić w skarpetkach, rozliczyć, ale na podstawie przepisów prawa i to nie tylko koncentrując się na wielkich wałach, gdzie kręcą po 50 baniek albo po 30 baniek, tylko rozliczyć każdego, kto wyprowadził każdy 1000 wszędzie. Bo jak się nagle okaże, że jesteśmy w stanie wykazać, że kręcili te wałki na każdym piętrze, to uwierzcie mi, takich przerzedzimy kadrowo, że się jeszcze długo nie będą mogli pozbierać, a ludzie dostaną bardzo jasny sygnał, bardzo jasny sygnał: nie wolno kraść.
To dzisiaj państwo musi przypomnieć tym, którzy leżą przy publicznych pieniądzach. Twoje prywatne rób co chcesz, ale jeżeli idziesz do publicznych, które są wspólne, to nie możesz robić takich rzeczy. Więc będzie, jeżeli ja będę miał na to wpływ, będzie bez zemsty, będzie na przepisach prawa, będzie na zimno, ale będzie boleśnie skutecznie. Tak? Bo to tak trzeba przeprowadzić. Dzień dobry, Krzysztof Matuszak, Pniowy. Ja może nie tyle pytanie, co mam prośbę. Prośbę do parlamentarzystki obecnej i przyszłych parlamentarzystów. Prośba bardzo krótka o porządną, trwałą legislację. To, co Szymon pokazywał z tymi PIT-ami w tym roku, w zeszłym roku, ustawa o PIT zmieniała się 4-5 razy. Kończy się takimi PIT-ami, ale po drodze ktoś musi te wynagrodzenia policzyć z ulgą dla klasy średniej, a za miesiąc bez ulgi dla klasy średniej, a za 2 miesiące być może znowu z ulgą, a na koniec roku się okaże, czy ta ulga ma być, czy ma nie być. Jakiś programista, tysiące programistów w kraju musieli te programy poprzepisywać w jedną stronę, potem w drugą stronę, a na końcu jeszcze w trzecią stronę. Tak się tworzy miejsca pracy. Ktoś musiał komentarze do tej ustawy napisać, a potem je zmienić, potem je znowu zmienić. Ktoś te szkolenia zrobił. Jakby to policzyć, ile państwo kosztowały te pomysły nieprzemyślane, to naprawdę byłyby to ogromne pieniądze. Ja osobiście wolę czytać Fabrykę Jutra nawet trzeci raz, a nie piąty raz komentarz do ustawy o podatku dochodowym, bo tam nic ciekawego. To już muszę powiedzieć, że ostrą pokutę pan sobie. To ja dam odpowiedzieć Paulinie Henik-Kloster. Prezes pozwoli? Nie, ale i tak, niezależnie od tego, czy pozwolę, czy nie, i tak będziesz mówić, więc jakby to... Ja powiem tak. Na taką reformę podatkową nigdy w życiu w Polsce nie ma miejsca i nie będzie miejsca. I ja to państwu w imieniu Polski 2050 dzisiaj tu obiecuję. Nie można czegoś takiego robić z systemem podatkowym i nie można tego robić obywatelowi. To nie państwo za to zapłaciło. Zapłaciły za to firmy, zapłacili za to swoją pracą księgowi i doradcy podatkowi. Ja kiedyś powiedziałam w programie telewizyjnym przy okazji całego tego bałaganu, że jeżeli ktoś tam dorobił się na Polskim Ładzie, to może księgowi i podatkowi, ale bury dostałam. Bo w gruncie rzeczy tak, to prawda, oni po prostu siedzieli za darmo bardzo często dla swoich klientów albo za jakieś naprawdę niewielkie wynagrodzenia i przeliczali to 10 razy w to i z powrotem. Czytali po nocach te chore przepisy, które były niespójne, nieczytelne, niejednoznaczne, które potem były 10 razy prostowane. Dzisiaj Morawiecki jeździ po kraju i się cieszy i chwali, że ludzie dostają zwroty podatku. Ale dlaczego dostają zwroty tego podatku? Bo zapłacili nadpłaty, bo tak przez ten cały rok golili Polaków, że płacili nadmiarowe podatki do budżetu i teraz po prostu pobierają. I jeszcze jedno, te PIT-y, które pokazywał Szymon Hołownia. Za chwilę pewnie wyjdzie pan Morawiecki, któremu dzisiaj można zadać tylko jedno pytanie, bo gdybym była panem Arturem, panią Wandą, panią Hanną, to bym powiedziała, jak żyć, panie premierze? No nie da się żyć, kiedy przy 18-19% inflacji państwo zabiera mi jedną emeryturę, a ta emerytura to jest 1500 zł. Więc pan Morawiecki pewnie zaraz wie, bo ja go w Sejmie o to zapytam, o te PIT-y. Nie skończymy na dzisiejszym spotkaniu, bo ci emeryci naprawdę oczekują odpowiedzi. Jak to jest, że mają tak małe emeryturę, a jednak im Polski Ład zabrał pieniądze. I to nie jest tak, że ktoś zaraz powie, a pewnie jakąś tam dziś dorobili, gdzie indziej tu plus, tam minus. Nie, szanowni państwo, to jest PIT 11, przyszedł z ZUS-u. Tu nie ma żadnych ulg, tu nie ma żadnych dochodów dodatkowych. To jest po prostu ich czysty dochód emerycki. Nie ma prostszej kalkulacji podatkowej. Jest tyle i tyle emerytury, państwo zabiera tyle, wychodzi tyle na rękę. I to jest dokładnie ten etap. Jeżeli jakikolwiek emeryt rozliczał ulgę na leki, ulgę rehabilitacyjną, to powyżej tego PIT-u. To jest podstawowy dokument. I państwo w okresie największego kryzysu inflacyjnego zgoliło najsłabszych. I to trzeba powiedzieć wprost. Ja zachęcam wszystkich emerytów, żeby porównali swój emerycki dochód z 2021 i z 2022 i zapytali,
Morawieckiego, gdzie ten wielki high life emerycki, bo emerytury niemieckiej tam nie znajdą. To jest czemu. I jeszcze te dwa ostatnie pytania i będziemy już powolutku, proszę Państwa, zamykać, chyba że uda się odpowiedzieć na nie w miarę szybko. Dzisiaj melodia nabiła, tak? Nabiliśmy. Do rozmowy. Zamykać. Kogo od razu pierwsze pytanie? Mogę pytać, czy opinię teraz? Proszę. Dzień dobry. Na początku taka moja osobista dygresja. Jestem Natalia. Nawiązując do tego, co pan mówił, co państwo tutaj mówicie, dzięki za tą alternatywę, którą jesteście w końcu na scenie politycznej i za to, że dajecie konkretne rozwiązania, że pozwalacie się zastanowić i pomyśleć o tym, co się dzieje w ogóle i w polityce, i w życiu. To tak moje osobiste, ale dziękuję wam bardzo. A druga rzecz też taka bardzo na czasie, wydaje mi się, jestem terapeutą, od lat pracuję z dzieciakami niepełnosprawnymi. Pracuję też z ich rodzicami. No i sprawa się tyczy naszego tutaj strajku, który się odbywa. Z tego co wiem, to dzisiaj chyba rodzice opuścili korytarze sejmowe. Natomiast sprawa jest ciągle nierozwiązana. Jaki jest pomysł pana, państwa, co planujecie zrobić? Właśnie, mówię tutaj już o osobach w tym momencie dorosłych, niepełnosprawnych, które potrzebują opieki całodobowej. Co z nimi? Co z ich opiekunami, którzy tak zaciekle walczą o godny byt i o to, że mimo tej opieki 24-godzinnej, żeby się jeszcze, żeby oni też mogli godnie żyć, zarabiać. Żeby mieli też, że tak nawiążę, alternatywę do tej szarej i bardzo często niezbyt ciekawej codzienności. A mówię to z doświadczenia, bo bardzo dużo też z rodzicami. Ja co prawda pracuję z maluszkami i z młodzieżą, ale wiem z rozmów z rodzicami, jak ta codzienność wygląda i przed jakimi decyzjami czasem stoją. I tutaj w ich imieniu jakby pozwoliłam sobie zadać to pytanie. Dziękuję. Bardzo ważne, myślę, że Paulina to rozwinie. Ja chcę tylko powiedzieć o tym, że mamy w naszym ruchu cały zespół, w którym są też osoby z niepełnosprawnościami. Tak? Jego liderem jest Łukasz Krasoń, sam jest osobą z niepełnosprawnością. Jest Ada Porowska i inni specjaliści od polityki społecznej, którzy opracowali bardzo konkretny plan konkretnych punktów do realizacji, które dla środowiska osób z niepełnosprawnościami chcielibyśmy jak najszybciej przeprowadzić. To jest tam wiele konkretów dotyczących i rynku pracy i tego, żeby PFRON przestał wreszcie być miejscem, do którego bardziej opłaca się płacić kary niż rzeczywiście zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. To jest wreszcie wykonanie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego nie wykonał ani PiS, ani Platforma, chociaż mogli to zrobić. Chodzi o to, że jest inne podejście państwa do świadczeń wobec rodziców, dzieci, które nabyły niepełnosprawność, stały się niepełnosprawne przed 18 i po 18 roku życia. Trybunał orzekł, że to jest niesprawiedliwe. To oznacza oczywiście zmianę grupy, której należą się świadczenia i to trzeba jak najszybciej przeprowadzić. Trzeba zlikwidować pułapkę rentową, trzeba zlikwidować niemożność zarabiania rodzicom osób z niepełnosprawnościami, opiekunom z osób z niepełnosprawnościami tak, żeby jeżeli zaczną zarabiać, traciły świadczenia. To jest potworne, to jest absurdalne, to jest nieludzkie. Przecież ci ludzie pracują na swoje własne emerytury, przecież ci ludzie mają prawo rozwijać swoje kompetencje, mają prawo sami się rozwijać, mają prawo podnosić swój standard życia, a państwo powinno ich w tym wspierać i tych, którymi się opiekują. Do tego dochodzi oczywiście kompletna reforma systemu asystentów, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, urealnienie opieki wytchnieniowej, której bardzo przecież potrzeba. Tak, ja pamiętam, jak się sam jeszcze jako działacz zetknąłem z tym pierwszy raz, chyba kiedy coś organizowałem jeszcze jako tak zwany celebryta, razem z takim hospicjum lubelskim dla dzieci i tam zrozumiałem, bo oni robili to było dawno temu, ja pierwszy raz zetknąłem się z taką sytuacją, w której musiałem sobie odpowiedzieć, no dobrze, ale jak muszą czuć się ci rodzice, którzy 24 godziny na dobę przez 20 czy 30 lat nie mogą odejść od dziecka, jak to dla nich jest ważne, że mają pełne poczucie, że ktoś się w tym momencie opiekuje ich dzieckiem, a oni mogą pójść do dentysty, do fryzjera, do teatru albo po prostu odespać. Tak? I wiele takich sensownych pomysłów czy idei znalazło się w tym pisowskim programie Za życiem, tylko oni go kompletnie nie zrealizowali. Oni go kompletnie wypaczyli, oni go sprowadzili do pieniędzy znowu,
które jednorazowo gdzieś komuś wypłacą, jak spełni ich warunki, a nie przebudowali tego systemu. Przecież trzeba przebudować dla tego systemu i PCPR-y, i całe to otoczenie osób z niepełnosprawnościami. Ci ludzie często chcą pracować, chcą składkować, chcą się rozwijać. Natomiast jeżeli nie są w stanie, to trzeba ich wesprzeć tak, żeby mogli normalnie, godnie funkcjonować. Jeżeli państwo nie dba o najsłabszych, to kogo ma dbać, wiecie? I mnie krew zalewa. Krew mnie zalewa, bo pracowałem z ludźmi potrzebującymi w różnych częściach świata. Krew mnie zalewa, jak patrzę, ile pieniędzy przepieprzają na Wille Plus, ile pieniędzy wywalają na kolejne instytuty, które zakładają, IPN dla dzieci, Instytut Kolbego, instytuty te narodowe, tam czy te fundacje narodowe, jak doją te pieniądze na prawo i na lewo, i mówią, ale co to jest 30 milionów? A co to jest tam 50 milionów? To co to jest w budżecie? I to, słuchajcie, idziesz na wywiad i ci dziennikarze czasem takie rzeczy mówią. A wie pan, bo tam ta pan mówi, co to jest 50 milionów. To dodaj te 50 milionów do tamtych 70 milionów, do tamtych 2 miliardów na TVP, do tamtych jeszcze 60 milionów na to i nagle ci wyjdzie kilkanaście miliardów złotych. Nagle robi ci się kilkadziesiąt miliardów. Cały projekt 500+. Więc dzisiaj do tego środowiska osób z niepełnosprawnościami my wychodzimy z systemowymi rozwiązaniami tych problemów. Nie tylko z doraźnymi, podnieść świadczenie. Trzeba zmienić to systemowo. To zajmie chwilę, ale jeżeli się tego nie zmieni, to te problemy będą się kumulować i następne osoby będą zmuszone do tak desperackich kroków. Przecież jeszcze kolejna sprawa bardzo ważna. Przecież ile osób, ja też przecież często rozmawiam z tymi środowiskami. Ile osób, zwłaszcza rodziców czy opiekunów dzieci dzisiaj z niepełnosprawnościami, zadaje sobie pytanie, co będzie, jak mnie zabraknie. Tak? Czy pani, to co, to pójdziesz, my mówimy o tym w tym naszym projekcie, deinstytucjonalizacja pomocy. To znaczy na przykład wspieranie mieszkalnictwa wspomaganego. Tak? Niektóre samorządy, jak będą miały pieniądze, to wszystkie będą to robić. Czyli że osoby z niepełnosprawnościami wychodzą na swoje, ale mają opiekunów. Tak? Pamiętam, jak ja patrzyłem kiedyś w Stanach w Wielkiej Brytanii, to jeszcze było dawno temu, moja znajoma, która pracowała jako terapeutka osób w spektrum autyzmu tutaj w Polsce, dopiero zaczynała się ta świadomość spektrum, zaczynało się to wszystko rozwijać, pojechała do Wielkiej Brytanii i nie mogła w to uwierzyć, jak ten system działa. To znaczy, że tam na jedną taką osobę 4 osoby przypadają, czyli 8 osób w ciągu doby, w 2-12-godzinnych zmianach, z zabezpieczeniem wszystkich potrzeb. Słuchajcie, pogrzyba komu takie państwo, jeżeli ono nie dba o najsłabszych? Tylko dba o najsilniejszych, którzy już się nażarli, którzy już się napuchli, którzy już opływają we wszystko. Mówię tutaj nie o tych, którzy ciężko pracują na to, co osiągnęli, zrobili, ale mówię o tej kaście, która teraz się uwłaszcza na państwowych pieniądzach, dokładnie tak, jak robili to komuniści. I oni komunistom zarzucali, że oni się uwłaszczają, że to nomenklatura, a oni co robią przez te wszystkie spółki? Więc dzisiaj te pieniądze należą się najsłabszym, ale należą się też na wsparcie przedsiębiorstw, należą się też szkole, należą się pielęgniarkom, należą się nam na wspólne działanie. A osoby z niepełnosprawnościami, tak jak mówię, są u nas w ruchu, tak jak na przykład rodziny zastępcze. Dzięki temu, że są, stworzyliśmy program likwidacji domów dziecka w Polsce do 30 roku. On jest na naszych stronach, można zobaczyć. Nie żeby zamknąć i zwolnić, tylko żeby wykorzystać kompetencje dzisiejszych nauczycieli i opiekunów w domach dziecka, a stworzyć system, w którym każde dziecko będzie w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. Bo państwo polskie na to stać i my wiemy, jak to zrobić. Słuchajcie, to są rzeczy, które nie były załatwione od 300 lat i one nie są ani lewicowe, ani prawicowe. Osoby z niepełnosprawnościami, kwestie dzieci w pieczy zastępczej, to nie ma znaku, to nie jest ani lewo, ani prawo, to jest ludzkie. I chciałbym, żeby się wreszcie w polityce zrobiło miejsce też na to. Ty chcesz dodać coś, Pauli, na tych naszych postulatów? Dobrze, dobrze. Tutaj jest kierowniczka zamieszania i ona na pewno to zauważy. Kierowniczka ma taką bardzo niewdzięczną rolę, bo zazwyczaj kończymy jeszcze, jak pytania są, ale taka jest też... A to dobrze, że pytania są, bo to jest bardzo dobrze, że chcemy rozmawiać. I można się z nami jeszcze spotkać w innych miejscach. Odpowiem jeszcze obiecałam na jedno albo dwa pytania. Dobrze, to obiecuję tu panu i tam pani pytania, i będziemy kończyli. Przepraszam. Odpowiemy również na indywidualne pytania w indywidualnych rozmowach. Proszę też jakby... I zblokujemy te dwa pytania, także jeżeli możesz... Dobrze, proszę bardzo, oddech, posłuchać dwóch pytań. Krótkie pytanko, na imię Łukasz. Dobry, panie Szymonie. Nie ma co tu dużo mówić. Czy to prawda, że chciał pan zlikwidować gotówkę i zamienić ją na plastik?
Nie. Poczekaj. Pytanie, które zostało mi zadane, bo od którego się zaczęła cała awantura nakręcana głównie przez Konfederację, wzięło się albo z mojego niezrozumienia pytania, albo z niezrozumienia mojej odpowiedzi. Być może ja nie zrozumiałem pytania we właściwy sposób. Ono było w serii tych szybkich pytań. Ja myślę tak, i to jest obowiązująca wykładnia mojego myślenia, pod którą się podpisuję, i niech pan nie ma żadnych wątpliwości. Gotówka zawsze w obiegu zostanie. Nie ma wątpliwości, że zostanie. Jest potrzebna, są ludzie, którzy chcą płacić gotówką, gotówka powinna być w obiegu. Jak mamy tak opresyjne państwo, jak mamy, to ja rozumiem, że niektórzy obywatele wolą gotówkę, sam często płacę gotówką, nie ma z tym problemu. Natomiast czy państwo powinno rozwijać dla tych, którzy chcą, cyfrowy pieniądz, cyfrowe możliwości płacenia? Wie pan, proszę zobaczyć, jak to się rozwinęło. Płatności zbliżeniowe, cały ten system bezgotówkowy. Oczywiście, że tak, bo to jest wygodne. I wielu ludzi będzie chciało z tego korzystać. Natomiast rozwijając to, nikt nie będzie rozsądnie likwidował gotówki, bo to jest absurdalny pomysł. Więc być może, jak mówię, ja coś nieprecyzyjnie powiedziałem, biję się w piersi. Natomiast chcę też jasno powiedzieć, że ani takich planów nie ma, a poza tym ja uważam, że gotówka ma swoje miejsce w systemie płatniczym. Witam serdecznie, mam na imię Simona, jestem młodą Polką. To bardzo ładne imię. A, dziękuję. Jestem bardzo młodą Polką i widzę, że jest bardzo duży problem z psychiką u dzieci. Z tym, że jest coraz mniej miejsca w szpitalach psychiatrycznych. Czy pan mógłby coś na to poradzić? Tak, wie pani, znaczy to jest przede wszystkim problem, który jest ze mną, z nami od bardzo, bardzo dawna. Ja jeszcze przed moimi czasami politycznymi założyłem taką zbiórkę. Była taka sytuacja, chyba na rok przed moim wejściem do polityki, że telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, on naprawdę, ja znam ten telefon, on uratował tysiące ludzi, tysiące młodych osób. Tam było, nie wiem, 1500, 1600 sytuacji, w których dziecko dzwoniło, a terapeuta ze swoim superwajzerem drugą linią wzywali policję, ta policja jechała, oni go trzymali na linii, żeby go nie stracić i udało się uratować dziecku życie. Ten telefon to złoto, złoto. I zabrakło w Ministerstwie Edukacji pieniędzy na to, żeby go finansować, bo musiała dostać fundacja jakiegoś księdza. I ja się wtedy tak wkurwiłem, już mówiąc zupełnie wprost, że powiedziałem, jak wy nie dacie, to my zbierzemy. I zebraliśmy 2 miliony złotych w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni. Tam się wtedy bardzo mocno poszło. Setki tysięcy złotych. Później na koniec Dominika Kulczyk, jak się dowiedziała, to się dorzuciła. I to zapewniło rok funkcjonowania tego telefonu jeszcze dalej. Takie rzeczy powinny być hołubione. Przed nimi się powinno dywan rozścielać w państwie. Zrobione. Wiadomo, jak działa. Z psychiatrii, zwłaszcza dzieci i młodzieży, dramatyczna sytuacja. Wiemy, słuchajcie, dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna opublikował materiał o tym, że jeden z największych szpitali psychiatrycznych, jak i największy w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego w Warszawie, zaczął się zadłużać w parabankach i za chwilę już wpada w spiralę zadłużenia. Dlaczego się zaczął zadłużać w parabankach? Dlatego się zaczął zadłużać, bo w bankach już nie ma zdolności kredytowej. A musieli zacząć płacić podwyżki lekarzom, bo się na jednym oddziale, na który było 28 łóżek i 40 dzieci leżało i próby samobójcze przyjeżdżały z całego Mazowsza, z całej Warszawy i z całej Polski, bo wiemy, jak to jest, nagle się okazało, że 4 z 5 lekarzy złożyło specjalistów wypowiedzenia. I oni, żeby ich zatrzymać, nie dostali od państwa pieniądze, tylko musieli iść do Bociana, do Prowidenta czy do kogokolwiek jeszcze innego. Czy wy sobie wyobrażacie państwo bardziej robione na ślinę i sznurek? Znaczy, jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, to co my mamy cenniejszego? Pamiętajcie i pamiętajmy to wszyscy, że to myśmy wam urządzili ten świat, my dorośli. Jeżeli ja czytam o tym, że wzrost liczby samobójstw wśród dzieci, prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży rok do roku, z 21 na 22, to jest wzrost 150%, że w Polsce było w tamtym roku kilkadziesięcioro dzieci około między 7 a 12 rokiem życia, które targnęły się na swoje życie? I niektóre skutecznie? Czy wy wyobrażacie sobie, czy ja to mówiłem, tylko się oczywiście nie przebija, bo wszystkich interesuje, czy Tusk Kaczyńskiego, Kaczyński Tuska, czy Hołownia kogoś kocha, czy się dąsa, czy ten, to wszystko wszystkich interesuje. Czy wy wyobrażacie sobie bardziej prawdziwą miarę polityki niż to, że tworzy państwo, w którym dzieci się chcą zabijać albo nie chcą się zabijać?
Co może być ważniejszego? Co jest lepszym termometrem dla tego, czy polityka robiona ma sens, czy nie ma? Czy te wszystkie kłótnie mają sens, czy nie ma? Czy te napieprzanki na Twitterze mają sens, czy nie ma? Co z tego wynika? Czy dzieci się chcą zabijać, czy chcą żyć w tym świecie, który my im tworzymy? Jak my możemy spać z tą świadomością, że stworzyliśmy dzieciom świat, z którego one się chcą wymiksować, skończyć swoje życie? I nic z tym nie robimy. Bo są pieniądze na pierdolety, na pakowanie to w swoje ideologiczne fundacje, na jakieś wymysły, na Wille Plus, a na to nie ma pieniędzy? Za to się pójdzie do piekła, jeżeli się za coś pójdzie. Za to, że miałeś w ręku życie i śmierć. I na co wydałeś pieniądze? I do czego doprowadziłeś? To jest, mać cywilizacja życia? Wiecie, to się we mnie po prostu gotuje, kiedy o tym myślę i kiedy o tym słyszę, bo sam widzę takie problemy w swoim otoczeniu. Słuchajcie, co my możemy zrobić? Jest już projekt postawiony reanimacji psychiatrii dziecięcej. To jest skomplikowana rzecz, bo ona jest wieloelementowa. To jest nie tylko doprowadzenie do tego, że wreszcie zaczną powstawać w takiej ilości, w jakiej powinny, środowiskowe miejsca opieki. Nie tylko szpitale, bo szpital to już jest ostatnia rzecz, która w tym systemie, to jest koniec systemu, dalej już nic nie ma. Ale wiele tych rzeczy, wiele tych sytuacji nie musi skończyć się w szpitalu, jeżeli będzie sensowna opieka środowiskowa, dzienna, raz na jakiś czas. Ale opieka, jesteś w kontakcie, masz ustawione leki, ktoś z tobą rozmawia, ktoś ci robi terapię, jesteś cały czas w obiegu, cały czas w nadzorze, cały czas jest ta linia stworzona, cały czas możesz poczuć się bezpiecznie. Możesz wyjść z tego, wiesz, że masz z kim pogadać, że jest jakiś system, że jak będziesz spadać, to ktoś cię złapie. I to jest pierwsza rzecz i to już powstaje, tylko to trzeba dopalić. No ludzie, jak słyszę o Instytucie Kolbego z budżetem około 100 milionów do 30 roku, to ile takich centrów można postawić i wyposażyć i ludzi tam dać, żeby się o 10, 15, 20 dzieciaków mniej zabiło? To przecież każde to dziecko to jest świat. To jest warte każdych pieniędzy, które Czarnek przepieprza na swoje wille. Każdych pieniędzy, które Obajtek kumuluje, żeby zrobić kampanię PiS-owi. Ludzie, jak można w ogóle o tego nie widzieć? O tym jest polityka. Druga rzecz, żeby państwo zaczęło rzeczywiście działać i robić to, co powinno robić. Ja to zaproponowałem na konferencji prasowej dwa tygodnie temu jako nasze zobowiązanie. Jeżeli nie będziesz w stanie dostać się do psychiatry, specjalisty dziecięcego w ciągu miesiąca na NFZ, to państwo zwraca ci koszt wizyty prywatnej, bo ty nie możesz czekać nie wiadomo ile. Dziecko w takiej sytuacji nie może czekać. Ono musi być już zaopiekowane, musi być w kontakcie. To jest dla mnie osobiste zobowiązanie, że jeżeli tylko będziemy mieli na to wpływ, to z tą haniebną dla Polski sytuacją, postaramy się jak najszybciej zrobić wszystko, co możliwe. To nie oznacza cudu od razu. To nie oznacza tego, że się nagle, bo wiesz, to jest też, my mamy przecież w programie, o tym mówimy naszym całym dla ochrony zdrowia. Że to oznacza zbliżenie, że trzeba doprowadzić do zbliżenia lekarza do pacjenta, że lekarz będzie miał mniej tych pacjentów i bardziej się interesował tym, czy są zdrowi, a nie tylko dbał o nich, jak są chorzy. To jest zwiększenie kompetencji pielęgniarek. Nie wszystko muszą robić lekarze. A pielęgniarki są często bardzo dobrze wykształcone i potrafią, najczęściej, głównie wszystkie są dobrze wykształcone, ale niektóre są super specjalistkami w swoich dziedzinach i można im dać naprawdę dużo szersze kompetencje. Dzisiaj to jest kwestia zmiany naboru na specjalizację, tak? To znaczy, że jeżeli chcesz mieć więcej psychiatrów, to musisz tak sprofilować system, żeby się ludziom opłacało iść na psychiatrię, na specjalizację i później, żeby wiedzieli, że pracę dobrze płatną będą po tym mieli. A nie taką, że będą musieli zaraz stamtąd uciekać. To przecież jest system naczyń połączonych. Dla mnie, słuchajcie, wszystkie te pompy zawijania się we flagi, śpiewanie świętych pieśni, te wszystkie okrzyki, te wszystkie opowieści o dumie, to wszystko o kant stołu potłuc, jeżeli nam się dzieci zabijają. Z roku na rok coraz więcej. To jest prawdziwa miara tego, jaką Polskę udało nam się zrobić. Kropka. I jeżeli to się nie zmieni, to nie mamy prawa patrzeć w lustro. Nie mamy prawa zajmować się polityką, nie mamy prawa dotykać się jakiejkolwiek publicznej działalności. To jest recenzja, to jest miara naszego sukcesu, a obecnie naszej tragicznej porażki. Wiele rzeczy nam się udało, ale dzieci nam się zabijają, ludzie. Ludzie, przecież każdy z nas ma serce.
Czy naprawdę ile jeszcze się musi zdarzyć? To będzie moje oczko w głowie. To mogę was o tym zapewnić. To będzie obok zielonej energii, tych wszystkich tematów, które są moim oczkiem w głowie, ten po ludzku będzie moim oczkiem w głowie. Znaczy, to co widziałem i co słyszałem w życiu, podpowiada mi, że to jest jedyny możliwy kierunek. Jak tego nie załatwimy, nic innego nie ma wielkiego znaczenia. Szanowni Państwo, wielkie brawa także dla was. Bardzo dziękujemy za te pytania. Poczekaj, korzystam z swojego wilczego prawa. Proszę o jedno zdanie. Dobra, oddam mikrofon na twoją odpowiedzialność. Będzie naprawdę wszystko dobrze. Eliusz Komarowski, prywatnie, służbowo starosta piński, między innymi gospodarz tego obiektu, bezpartyjny. Ja tylko tak w kwestię, o której tutaj pan przed chwileczką powiedział. Psychiatra dzieci i młodzieży. Ja nie do końca się z wszystkim zgadzam, że jest źle. Generalnie można powiedzieć, ale nawet w trudnych sytuacjach dla tych najlepszych, dla tych najbardziej przedsiębiorczych jest rozwiązanie. Takim rozwiązaniem dla nas między innymi było właśnie w ubiegłym roku powołanie za środki unijne Centrum Środowiskowego właśnie psychiatrii i psychologii dla dzieci i młodzieży. Już chyba miałem statystyki na wczoraj, blisko 2000 osób w ciągu roku. Oczywiście to jest dzienna profilaktyka, tak jak tutaj pan Szymon mówił, natomiast zawsze oczywiście to jest niezbędne. Nam się to udało dzięki środkom unijnym. Już projekt nam się kończy, wydaje się, że w czerwcu, ale już sobie można powiedzieć, zabukowaliśmy rozpisanie konkursu przez NFZ. Ale niestety w naszym kraju trzeba mieć dobre pochodzenie, żeby cokolwiek załatwić. Co to znaczy? Tu pochodzić, tam pochodzić. I wtedy załatwimy, dlatego mimo, że jest w pewnej kwestii źle, zawsze trzeba się starać, nigdy nie wolno się poddawać. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie starosto, że pan o tym powiedział. Świetnie, że wam się to udało zrobić. Wielkie brawa dla was. Chciałbym, żeby samorządy w Polsce miały to przekonanie, że będą w stanie zrobić to, co wam się udało. Oczywiście, państwo to musi spiąć w system, tak? Bo to musi być wpięte w cały system wczesnego reagowania, opieki środowiskowej, szpitalnictwa. To wszystko musi zadziałać, żeby tego człowieka uratować. Natomiast wie pan też dobrze, bo przeszedł pan tę drogę krzyżową, jak mniemam, że dzisiaj trzeba mieć również dobre pochodzenie w samorządach czasami, tak jak było z Funduszem Inwestycji Samorządowych, dróg samorządowych inwestycji lokalnych. Ja nie mówię, że to pana przypadek, broń Boże, natomiast rozmawiam z wieloma samorządowcami, z setkami samorządowców i oni mówią wprost, tak bardzo niedofinansowywani przez państwo, jak dzisiaj jesteśmy, nie byliśmy przez bardzo wiele lat. Wprowadza się zmiany podatkowe, których się nie kompensuje samorządom. Samorządy oczywiście mogą aplikować o środki unijne, muszą mieć wkłady własne. Niektóre samorządy są karane za to, kto w nich rządzi i to w oczywisty sposób też widzimy. Pandemia bardzo mocno dotknęła też finanse samorządów, doskonale pan o tym wie. Także to nie jest takie proste. Wam się udało to zrobić i to świetnie. Być może to, co pan powiedział, będzie inspiracją dla wielu. Bardzo bym chciał, żeby im się też chciało i mieli możliwość to zrobić. Natomiast proszę mi wierzyć, że są w Polsce tacy, którzy mimo szczerych chęci, mimo najgłębszego przekonania, nie będą w stanie tego zrobić, dopóki nie zdecentralizujemy Polski, dopóki nie zrealizujemy naszych postulatów dla samorządu, a my mamy całą kartę samorządową, zwiększenie udziału w PIT-cie, udział w VAT-cie, subwencja oświatowa, tak jak powinna wreszcie być uczciwie płacona na pensje nauczycieli w 100%. Zrobimy to wszystko, żeby samorządy mogły robić jeszcze bardziej fantastyczne rzeczy, bo one potrafią robić rzeczy blisko. Mi chodzi o to, żeby jak panu się udało, super, ale żeby w takim miejscu, gdzie nie mogło się udać, żeby tamte dzieci nie były pokrzywdzone. Słucham? Wie pan? Panie starosto. Panie starosto. Ja panu coś powiem. Niech pan to powie tej... Ja kiedyś miałem bardzo często różne warsztaty dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy chcieli słuchać. Kiedy słyszałem to hasło determinacja, proszę nie potraktować tego, broń Boże, jako jakiś przytyk, tylko po prostu sobie małą krotochwilę może na koniec po tych trudnych tematach. Ja mam takie dość duże okno w domu. I czasami, jak jest lato, wpadają muchy do tego domu i patrzę, jak z determinacją próbują przez to okno wylecieć. Determinacja, determinacja, determinacja. Czasami determinacja, ale czasami trzeba jeszcze coś pokombinować, warsztat, pomyśleć, zastanowić się. Sama goła determinacja niestety może być przyczyną wielu groźnych chorób. Dobrze, że pan, mówiąc zupełnie poważnie, już bez żartów o tym wspomniał, że jak się chce, to też można sięgać po różne środki, że można mieć wyobraźnię.
taką, która mówi, to możemy załatwić, bo to nie zostało załatwione. Oby wasze centrum, które stworzyliście, uratowało jak najwięcej dzieciaków tutaj na terenie waszego powiatu. Z całego serca wam tego życzę. Dzięki. Fajnie w tej chwili. Nie można wyjechać. Proszę Państwa, to chyba nasze najdłuższe spotkanie. Nawet cała moja wrodzona wredność nie pozwoliła mi go skrócić. Więc życie. Chyba tutaj wrócimy po prostu. Bardzo koniecznie. Serdecznie Państwu dziękujemy za te pytania, za ten cały wkład, za wiedzę. Bardzo wam dziękuję i proszę pamiętajcie, nie traćcie nadziei. Naprawdę, jeżeli wy nie będziecie mieli nadziei, to umarł w butach. Miejcie nadzieję. Damy radę, zrobimy, będzie dobrze. Ale to musimy zrobić wszyscy. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy. Szymon Hołownia.